No, ostatnio zostawiłeś mnie w niezbyt komfortowej sytuacji. I zastanawiam się, jak z niej wybrniemy. O czym ty mówisz? To jest całkiem komfortowo. Kiedy myślę zwykle o komfortowej sytuacji, są w niej drzwi. Okej, rozumiem. Dobrze. Daj mi chwilę. Aha. I got this. Dobrze. Zapraszam na serwer. Już się loguję. Czy ty przygotowałeś dla mnie okienko Windowsa? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że przygotowałem. Jakbym mógł zapomnieć o przygotowaniu dla ciebie okienka Windows Vista, o którym mówiłem ostatnio, że przygotuję na dzisiejszy stream, żebyś mogła w nim umieścić swoją kamerkę, a raczej, żebym ja mógł umieścić twoją kamerkę w nim. Nie zapomniałbym o tym, oczywiście. Też tak mi się wydaje. No, głupio, bo gdybym zapomniał. Prawda? No, jakby już jakiś czas temu ustaliliśmy, że przyjdę znowu No, na Minecrafta tak, ja i mówiliśmy o tym już tyle razy, że to zrobię. jest to twoja praca na pełen etat w sumie. Tak, byłoby to niezręczne. Na szczęście nie będzie tak, ponieważ już właśnie ustawiam ją w tej Super, chwili. super, że tego uniknęliśmy. No. A wyobraź sobie, jakbym. Ale byłoby głupio. No nie mi, ale tobie na pewno. Tak, pewnie tak. Pewnie by tak było. Okej. A ty masz już swoją? A, masz już swoją, to dobra, jesteś. Eksport. No, I got this. Było zapisane cały czas. Ja to. Fuck. A nie, dobra. Jest, 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 jest. A czy jest różowa? Tak. Mhm. Daj mi chwilę. Gimp. Oh my god. Czy on nie chce działać? Nie mogę się zalogować do Krainy Pychy. O, A to nie, jest. nie mogę. Jednak działa? Dobra, już chciałem Nie, mówić, że to nie jest. działa. To akurat nie wiem, czemu tak jest. Ale jest normalnie na twojej liście. Tak, jest, ale jest skreślone, że jest no connection. O, to dziwne, bo ja jestem na niej w tej chwili. Może nie jest. Wyłącz i włącz Minecrafta. Ty, ale pomysł. Wiem. To moja praca na pełen etat. Tak słyszałam. Dobra, daj mi chwilę. No pressure. Gdzie to jest? Okej, okay, I'm in. No Dobra. właśnie, ale. O, są drzwi, jak miło. Zrobiłem po prostu dziurę w ścianie. Zapraszam cię na zewnątrz. Dziękuję. Zamurujmy ten pokój. Możesz to zamurować. Ja nigdy nie klikałem szybciej niż w tej chwili, jak coś. Czekaj. Ja zamurowuję. Nie będziemy rozmawiać więcej o tym, prawda? Tak. Ale będzie tam nadal, za ścianą. Ale nie będziemy o tym rozmawiać. Tak, tak jak zazwyczaj się robi z takimi rzeczami. Po prostu kompletnie zignorujemy. Będzie się kisiło. Jest, mam, dobra, 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 dobra. Widzowie, ocencie. Widzowie, ocencie. Bam. Good shit, eh? Jestem już? Nie. Nie, na razie jest tylko ramka.
Okej. Spokojnie, Kasiu, jakby. Ej, mówią, że git. Ej, widzę, jest super cute ramka. Wiem, długo ją przygotowywałem. Jezu, jak miło, że pomyślałeś o mnie. To nie było wcale. Nie było znalezione na pierwszej stronie Google. W żadnym wypadku. Nie, w ogóle nie widziałam, co robisz. Dobra. Jeszcze twoja kamerka. Jezu, ale się wymęczyłem dzisiaj po tej grze, po Content Finderze. Musiałem używać 100% mózgu influencera. Życiowe z tej gry. Okazuje się, że trzeba być bardzo entertaining człowiekiem, żeby streamować. Zazwyczaj tego nie muszę robić. I akurat grając w Content Warning się tego dowiedziałeś. No, zazwyczaj. Mam wrażenie, że dochodzi to do człowieka trochę wcześniej. O, dobra, git, czekaj, czekaj, czekaj. Ja, że mówię to od 10 minut, ale czekaj. I got this. It's almost done. Nerwumadmin pisze, nie wspominajcie tego pokoju. Tak jak prezydent nie mówi na temat pokoju ze szczurami w Pałacu Kultury, mimo faktu, że wpłacił na niego 3 miliony złotych. No, to była pojebana akcja, jak wpłacił ten hajs, ale ja się zgadzam, w sensie jakby widzę w tym wartość, więc nie potrafię być zły. Po prostu też jestem jakby zainteresowany tematem, może dlatego. Okej, jesteśmy. Wracamy do Jestem, Minecraftu. jestem. Jesteś na Ui. streamie. Jestem odwrócona w dziwną stronę, ale. Tak? No, musisz mnie sflipować. A, dobra. Czekaj, na luzie, to będzie szybkie. Okej. Daj mi chwilę. I there we go. Dobra. Okej, czy Jestem. jesteś gotowa Dobra. stworzyć wegańską farmę? Yes, let's go. Ponieważ czekałem na to bardzo długo i mam bardzo dużo dobrych pomysłów. Znaczy nie, że dobrych, ale są to pomysły w każdym razie. Jest więcej niż miałem na poprzednim streamie. O, cześć Tomasz Lis. Właśnie, musimy go nazwać. W A sensie tak. musimy mu dać name tag. A, tak się da. Tak, bo inaczej chyba może się zdespawnować, a tego byśmy nie chcieli. Chociaż mam wrażenie, że jeśli jest przyczepiony za pomocą smyczy, to powinno być git. Masz jedzenie? Mam. Nie, mam. Okej, mam zgniłe jedzenie. Mam 4 Rotten Flesh. Myślałam, że to jest do jedzenia, ale chyba nie. Ale mam też 17 grzybów. Jak gdy ktoś pyta, czy mam coś w lodówce. Dobra, to masz to. 17 grzybów i 4 kawałki zgniłego mięsa. Cóż. Dobrze wiedzieć. Zrobię ci zbroję. Jej, będzie różowa? Nie, przykro mi. Myślałam, Nie, miałam. to są warunki, wiesz, totalnie polowe. O. Możesz sobie podnieść tutaj. I możesz teraz w ekwipunku założyć na siebie. Ja sobie też zrobię. Bo mamy strasznie dużo żelaza. Nie wiem, kiedy to się stało, jak to O zrobiliśmy, nie. ale ogromny Ej, ale to sukces. musi być widać? Chyba nie da się wyłączyć Chociaż. widoczności. To Da co to się? za gra? Da się czy nie, widzowie? Może mod jest Widzisz, dosięgnięciem. widzisz, jak ja teraz wyglądam? No. Oh my god. Okej, jest mod na to, ale poza tym nie ma takiej opcji. Możesz sobie zdjąć po prostu, zakładać sobie, kiedy wychodzisz. W domu nie musisz nosić. Okej? Uf, dziękuję. Czy mogę prosić mój kilof z powrotem? Zgubiłaś kilof? Ktoś mi pożyczył A, możliwe. ode mnie Masz. mój kilof. Dobra. Dziękuję. Nie mam pojęcia, co się działo na ostatnim streamie, nie pamiętam już. To było dawno i nieprawda, więc. Tak. Słyszałam, że streamerzy mają dość krótki attention span. Co? Słyszałam. Ale co? Widziałam gdzieś w komentarzach całą listę rzeczy, tu dla ciebie spisaną punkt po punkcie, co masz zrobić na następnym playthrough Minecrafta.
Najlepsze jest to, że pamiętam tą listę, a przynajmniej pamiętam jej istnienie. I nie było tam ani jednej rzeczy dla mnie do zrobienia. Ludzie po prostu wiedzą, że nie nic robić w tej grze. No ja zarabiam na ten dom, tak? Taka jest prawda, po prostu doglądasz. Dbasz o samopoczucie lisa, dokładnie. Mamy jedną owcę już, co jest ogromnym sukcesem, biorąc pod uwagę, że prawie umarłem, kiedy ją przyprowadzałem to ostatnio. Ale to nadal za mało, żeby móc z tego żyć. Jest. Już nawet nie jest łysa. Dlatego. O, właśnie, możesz tym się zająć. Tak. Chodź, dam ci nożyce. Czym? Wow. Zajmiesz się owcami. Tak. 3,10 zł i 69 będę groszy. Planuję na przykład Kane autować do rodziców jako Ratchet Gender Fluid. Dobra, idę ciąć owce. Dziękuję za donate i trzymam kciuki. Ale jej zrobię buskut. Czekaj, nagrywam. Jest uciekła w najdalszy kąt. O Jezu, czemu ja uderzyłam tymi nożycami? Co jest? A, dobra, bo... Piknęła mnie to, co trzeba. O mój Boże. O. No więc, dobrze. Trzeba by ją teraz nakarmić, bo możliwe, że straciła trochę hapeków. Ale dobrze ci poszło. Miałaś 50-50 szansę, jeśli chodzi o to, no, czy no uda ci się to zrobić z sukcesem, czy ją kurwa uderzysz. Dobra, nakarmiłam ją już. Tak, płaczu. Tak? Czym? Zauroczony, dziękuję bardzo siankiem. Za osobę. Za donate'a, przepraszam. A masz sianko? Coś wymyśliłam. Mhm. Okej. Okay. Już nie mam, bo owca zjadła. Właśnie, muszę tutaj też... O, okej, okay. Ciemno. Dobra, chodź, nauczę cię czegoś. Mhm. Oh no. Tak. Będzie lekcja życia. Ale czekaj, gdzie jesteś? Jestem na naszym poletku. Przecież już jest ciemno. Nie, właśnie o to chodzi. Musimy zacząć wychodzić podczas nocy. Oh, musimy przestać się bać. Nie. Musimy zrobić mur. Build a wall. Yep. Założę te zbroje. Masz może stół craftingowy przy sobie? Przy sobie? No. Nie. A drewno? Mam spruce slab. To nadal niewystarczające. Bo chcę zrobić murek, tak żeby obudować tutaj tą naszą przestrzeń, żeby można było wychodzić bezpiecznie na zewnątrz. Ponieważ chcę cię nauczyć, jak zajmować się ogrodem. Proszę, to twoja motyka. I teraz tak. Gdy widzisz, że już jest wyrośnięta trawa, zboże nasze, to uderzasz lewym przyciskiem myszy, chyba obojętnie czym, i wtedy to zbierasz. I zbierasz wtedy i nasionka, i to nie było wyrośnięte, i to też nie było wyrośnięte. Okej. Okay. Ale zbierałeś nasionka, więc nic, nie ma tego złego. Poczekaj, poczekaj, stój, nie biegaj. Hold up. Okej, dobra, kontrola, git. Masz więcej nasionek. Jeśli widzisz, że już zostało coś potraktowane motyko, to możesz tam zasadzić nasionka. Za pomocą prawego przycisku myszy. Mm-hmm. Musisz mieć je... O, cholera. Jak stardiu wali. Chyba umrę. A. Fuck. Ojej, może umarłeś? Tak, uważaj, czekaj, wracam tam. Aha, dobra, pomszczę cię. Okej, okay. W sumie masz zbroję. Nie wiem, czemu ja sobie nie zrobiłem. Yep. A, zebrałam trochę twoich rzeczy przez przypadek, sorki. Luzik, wybaczam. Tym razem. Czyli gramy w Stardew Valley generalnie. Tak. Tylko, że Stardew Valley było bardzo inspirowane Minecraftem. To jest rzecz, którą... to jest właśnie ten kamień milowy kultury Minecraft. Że orientujesz się, że wszystkie gry to Minecraft. What? Nie odzobaczysz już tego. Czy Minecraft nie powstał później niż Harvest Moon? Tak. Więc twoja teoria jest fałszywa. To prawda. Ale Harvest Moon nie ma aż tak dużo, jakby nie jest aż tak otwarty. W taki sposób, jak jest. Chociaż nie, Stardew Valley też nie jest zbyt otwarty. Nie, dobra, masz rację. Gadam głupoty. Jakby jedyne gra, do które to się tak naprawdę aplikuje, to Terraria, jakieś craftingowe elementy w innych grach. Zasiałaś już wszystko? Nie, bo zabrakło mi nasion na te 5 miejsc tutaj. Okej, okay, to jak będziemy zbierać kolejne te, to znajdziemy nasiona. Możesz użyć motyki i powiększyć trochę nasze pole. Dobra. Ponieważ
tak jak widzisz tutaj tą wodę, która idzie środkiem, chyba aż trzy, tak, aż trzy bloki od niej mogą się nawodnić. Ekstra. Wiesz, co jest bardzo śmieszne? No. Dokładnie to robiłam resztę dnia dzisiaj. A, w sensie... Sadziłam roślinki. Oh yeah. Jakie? Dawaj, opowiadaj. I w jakim celu? Okej. Do jedzenia. Wiesz. Więc byłam z tydzień temu u moich rodziców i powiedziałam tacie, ej, ale ładne skrzynki na warzywa zrobiłeś mamie. I co? Tydzień później w poniedziałek o 12, boom, mam skrzynkę od taty na warzywa u siebie w ogrodzie. Po prostu przyjechał z tą skrzynką, nic mnie nie pytał. Po prostu przyjechał, postawił. Ale ostrzegł cię jakoś, że przyjedzie z tym, czy po prostu... Dzwonił do mnie wczoraj, tak. A. Ej, przyjeżdżam ze skrzynią. Powiedz mi, gdzie mam ją postawić. Okej, okay, fakt dokonany. Mhm. I mam, tak, mam rzodkiewkę, mam sałatę. Hell yeah. Mam szczypiorek i mam maliny, mam magę. Czy wiesz, że maga to roślina? Co? Maga to roślina. Jaka? Ksiądz Wieszy, dziękuję za suba. Nie wiem, czemu jestem aż w takim szoku, ale maga w sensie... Ale ja też byłam. Nie wiem, tata mi powiedział, że to jest maga. Ale czym jest maga? Maga przyprawa. Ale taka, co do magii się dodaje? Nie rozumiem. Kto nie używa wiem. Magii? Czy z magii się robi jakieś bardziej znane... A, lubczyk. A okej. Okay. Może to jest regionalizm w takim razie? Mają rację. Albo może twój tata cię wkręca. A może mój tata mi zmyśla? Tak, Roch napisał na serwerze lubczyk. W ogóle Roch jest na serwerze. Ponieważ... O, on tu robi? Ej, Roch! Wiesz, stwierdziłem, że zabawnie będzie, jeśli wpuścimy Rocha na serwer i damy mu grać po swojemu i później go odwiedzimy. Okej, to jest interesujący koncept. Czy masz żelazo może? Ostatnio... Bo nie mam żelaza w kieszeni i chyba zabrałaś mi. Już patrzę. Very convenient. Tak, zabrałam ci całe. Very convenient, że akurat to wzięłaś ode mnie. Co? A na co mi twoje żelazo masz? Nie, w sumie tak buduję ci wszystko z tego żelaza, więc... Ja potrzebuję więcej nasion. Możesz zbijać trawkę taką rosnącą luźno i wtedy z nich też masz nasionka. A, okej, okay. To idę to robić. Widzisz. Słuchaj, co jeszcze mam? Mhm. Bo mam poziomki i truskawki. I poziomki i truskawki... O nie, coś mnie bije, dobra. I poziomki i truskawki trzeba posadzić daleko od siebie. Bo jak się tego nie zrobi, to one się... rozmnażają ze sobą i to, co powstaje, to są niesmaczne poziomko truskawki. Ej, umieram. Czekaj, już biegnę. Pierwsze słyszę w ogóle o tym, w sensie opowiadałaś mi o tym wcześniej dzisiaj i jak, czemu to jest niesmaczne? Czy to jest jakby taki naturalny ich stan? Mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy coś jest czymś, co nie jest chciane przez rolnika, to jest to tak, jakie... było wcześniej? Tak. Podejrzewam, że i truskawki, i poziomki to jest jakiś rodzaj GMO, w sensie po prostu ludzie to hodowali przez kilkaset lat i dlatego jest takie dobre. Hmm. A w takim dzikim stanie to pewnie jest takie o. I jak one się mieszają, nie wolno im się mieszać, bo są wtedy niedobre. Hmm. Więc panuje u mnie segregacja. Gatunkowa. Ja się chciałem powiedzieć, że trochę problematyka, ale dobra. O, więcej nasion. Chcesz? Chcę. Proszę. Dzięki. Dobra. Czy lazuryt? Nie. To się teraz nie przyda. Okej, ja idę zrobić ogromne ogrodzenie wokół naszej działki. Ponieważ wkraczamy już jakby w te rejony polskiej działki, gdzie możemy wszystko wreszcie ogrodzić betonowym murem. To jest wielki projekt. So excited. Czekaj, gdzie ja to mam? Okej. Jest, brukowy murek. Ty, mało tego mogę zrobić, czemu? A nie, mogę dużo zrobić. Nadal mamy trochę mało jedzenia. Czy masz pszenicę? Nie. W ogóle nie było z tego, co udało ci się... na tym naszym polu zrobić? To czekaj, bo ja mam trochę dla ciebie. O, to nauczę cię, jak robić chlebek. Yes, let's go. Proszę.
Roch pyta, czy twoja skrzynka na warzywa jest z podkładem trocinowym, czy sama ziemia? W ogóle na czacie napisał to na serwerze. VIP czat. Okej. Okay. Też chcę włączyć sobie czat, jak to się robi. Te. O nie, on mi zajmuje cały ekran, to nie chcę go. Moja skrzynka na warzywa jest, kurczę, chyba z samą ziemią, ale akurat mnie nie było przez cały czas, jak tata ją sypał, więc nie wiem w sumie, co nasypał na sam spód. No, czyli nie wiesz, nie będziesz wiedziała, jak wymienić. Tata będzie wiedział. Albo tak specjalnie zrobił, żeś do niego mogła zadzwonić. Mhm. Zachować jakiś kontakt. No, on totalnie nie ma co robić, tylko jeździć do Warszawy. Jakiś kontakt zachować, no daj. Właśnie chciałem powiedzieć w ogóle, że to jest tak niesamowite, że tak niesamowity stary activity, że sobie po prostu pojechać do Warszawy ze skrzynią, kurwa. Yep. Masz więcej nasionek. To jest najbardziej... O, dzięki. Roch pisze, warto na spód korę gałęzie trociny, bo wtedy... Dobra, mój ojciec wie, co robi, Roch. You're not my real dad. Prawdziwy tata mi przywiózł skrzynię i jemu ufam w tej kwestii. Gadasz, zaraz Roch przyjdzie do naszego domku i nam przyniesie skrzynię. O, będzie naszym tatą? Roch jest naszym serwerowym tatą. Ma taką energię, więc... czekaj, co chciałem zrobić? A, właśnie, nauczę cię teraz robić mączkę kostną. Mhm. Mączkę kostną można używać jako nawóz. Słucham? Tak. Co? Ta gra jest obrzydliwa. Czemu? Będziemy mielić kości, żeby robić z nich nawóz? Tak. Co w tym złego? Stardew Valley nie musiałam robić takich rzeczy. Masz więcej kości? I możesz ich użyć na stole craftingowym. Aha. I no dobrze. Powinnaś mieć od razu wytwarzanie. Tak. I możesz używać tego na naszych plonach, żeby rosły szybciej. O Boże, no dobrze. Jak trzeba przetrwać, to trzeba. Widzicie, czas znalazłem mi pracę. Mam nadzieję, że kości, które teraz zmieliłam, należały do zwierząt, które przeżyły długie i szczęśliwe życie i umarły ze starości. Należały do szkieletów, które nas atakowały i nie wiem, czy to jest lepsze, czy nie. A. Jakby reguły fantazy się aplikują tutaj, I guess. Ja bym powiedział, że jest to lepsze. Jakby one krążą i tak. Jako, o kurwa, za tobą, wygląda przerażająco, w drzewach. To, co jest, o Jezu, stoi tam i się patrzy, bardzo ktoś się patrzy. Dobra, już. No, to jest ten minus drzewek. Widzisz, dlatego trzeba wycinać wszystkie drzewa, ponieważ szkielety mogą się pod nimi kryć. Tak to pod drzewami siedzą szkielety? Tak. O co chodzi z tą grą? Ponieważ szkielety umierają na słońcu, ale mogą schować się pod drzewem. No. Nie, dobra, zaraz to wszystko brukowym murkiem ogrodzimy. W ogóle musimy odpalić muzykę. Mm-hmm. Odpalam Watch Together. No. Yes. Kurde, gdyśmy mieli ten sam pokój, który mieliśmy wtedy, ale chyba już jest zamknięty. Bo tam dużo było z playlisty. Polskie karaoke. Ryszard Music iKaraoke.pl. O mój Boże. W ogóle jak graliśmy pierwszy raz, to mi nie powiedziałeś, że ja jestem przesunięta w czasie, więc jak śpiewam z tobą, to brzmi idiotycznie. Nie brzmiało idiotycznie. To jest normalna rzecz. Karaoke. Będzie trzeba koniecznie. Zbyt wiele to ćwiczę. Ups. Postawiłam kamień na zbożu. Chyba niezbyt dobrze. No nie, to się nie za dobrze miesza. Ale możesz spytać Rocha, może się okaże, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie dla drenażu. Wysyłam ci na Discord link. Dobra. A Roch pytał, jaka wersja, ale odkrył, że najnowsza. Dobra. Na priv poszło. Mm-hmm. O Jezu, ja dzisiaj mam ochotę po prostu chillować.
A to trochę słabo, że pracujesz w takim razie. Nie, ale Minecraft jest tym, co odpala to we mnie. Ten gen chillu. Zaraz się po prostu oddam mojej wielkiej misji stworzenia pięknej fabryki wegańskiego mięsa. Już to widzę, już to rozplanowuję w moim umyśle. Po pierwsze, trzeba będzie pozbyć się trawy, ponieważ no jest... mało higieniczna. No ja bym tutaj dał taki na przykład bruk, żeby one po bruku chodziły. Żeby wiesz, też tak nie wiem się... No bo one tutaj pracują. Owce chodziły po bruku? Przypominam ci, że one tutaj pracują w fabryce wegańskiego mięsa. Aha. Więc ja chciałbym po prostu, wiesz, po pierwsze chciałbym, żeby się tutaj dobrze uczyły, a po drugie, no są pewne praktyki, które myślę, że produktywność zwiększają pracownika. Mhm. Tak słyszałem. Dzisiaj będzie to testowane. Dobra, mam dużo bruku. To robię to z tego. Czym mam trawę ścinać? Bo chyba nie kilofem, a robię to kilofem. Możesz pustą łapką. Pustą łapką. Polbruk, tak. Zrobię mi z polbruku zaraz. Tylko jak to? Aha, bo muszę to chyba... Muszę przepalić cobblestone. Nie, to zrobię po prostu z kobla to. Ze zwykłego bruku. Nie wymagają aż... Nie muszą mieć aż tak... Nie muszą mieć za dobrze, tak? I co, zrobimy im takie małe... boksy, jak w biurze? Nie, będą miały open space. Na którym będą mogły... Ach, miał być open space, tak. Zapomniałam. Na którym będą mogły dyskutować, przedyskutowywać strategię. Radzić się. Networkować. Zrobię taką przestrzeń do networkingu. O, totalnie powinien mieć chill room. Tak! Widzisz? I w tym chill roomie powinny być takie duże pufy. O, you get it. You get the vision. Mm-hmm. Menedżerowie będą je zachęcać, żeby grały w planszówki po pracy. Ze sobą nawzajem. Tak. W lodówce będzie piwo Korona, ale będzie limit po jednym tygodniowo na pracownika. Czy będzie to sprawdzane w jakikolwiek sposób? Tak, będzie sprawdzać to Basia z administracji. To będzie... To będzie najczęściej sprawdzona rzecz w tej firmie. Będzie też... Mają też taki kącik do kawy z ekspresem i masz tam różne rodzaje mleka. Owsiane, ryżowe, jakie tylko sobie zamarzysz. Ale jeżeli na przykład przyjdziesz wcześniej do pracy, nie zdążysz zjeść śniadanie i spróbujesz sobie nalać tego mleka do płatków i zjeść zamiast do kawy, to przyjdzie Basia z administracji i zrobi ci srogi opierdol, że sorry, ale... Nie mogłbym każdemu finansować mleka do płatków, to jest mleko do kawy, tak? Nic dziwnego, że potem tak szybko się kończy. Okej, uważam, że nasza pierwsza owca to Basia z administracji. Dobra. Zaraz jej zrobię... Miałam kredyta, w sumie też pasuje. Zaraz jej zrobię pokoik. Jakiś taki, no może być brukowy, ale... Dream job. Dobra. Kasia musi być super osobą do zabawy lalkami. O mój Boże, najlepszy komplement, jaki kiedykolwiek dostałam. O cholera. Ale to jest bardzo prawda. No, to uderza w duszę. To dociera do duszy. Jezu, bałem się, że nasza Basia uciekła. Nie, Basia. Znaczy, postanowiła iść inną ścieżką. Bez ciebie tu się nie trzyma kupy, Basia. Biuro pogrąży się w chaosie bez zarabia ciebie. Zarabia najmniej w firmie, ale bez niej to nic by tutaj nie działało. Nikt nie wie, gdzie jest papier do ksero. No, Basia. Możemy ją pokolorować w ogóle. Basie? No. Yes. Tylko muszę, tylko nie wiem, muszę się dowiedzieć, w jaki sposób to zrobić i jakie kolorki mogę jej dać. Chociaż może ona powinna być po prostu białą owieczką. Taka szara myszka. Mo-
może powinna być Very, tak, bardzo tak, taka. Myślę, że inne owce, inni pracownicy będą trochę bardziej... Ona pilnuje dress code'u w biurze szczególnie uważnie, więc tak, myślę, że będzie się czepiać, jak ktoś przyjdzie z różowym futrem kiedyś oj, do pracy. Oj, nie, to by była przesada. Basia powie, że ona rozumie, bo sama była kiedyś młoda i generalnie różne rzeczy przychodzą do głowy, ale po prostu postarajmy się, że wszyscy żyć jakoś w harmonii i nie rozpraszać siebie nawzajem, zwłaszcza, że pracujemy na open space'ie. No tak, właśnie, rozprasza. To jest taki główny problem i czy naprawdę tego chcemy? Szczególnie gdy... jednak od czasu do czasu masz jakiś kontakt z klientem, prawda? Trzeba jednak reprezentować sobą wartości, które reprezentuje nasza firma. Dokładnie. Nasza firma jest jak rodzina, ale od rodziny się dba, nie zapominajmy o tym. Mhm. I też jakby każdy członek rodziny o tej rodzinie w jakiś sposób świadczy, tak? Dokładnie. Dbajmy o kulturę pracy. Dobra, muszę teraz Basię jakoś przekonać do biura. To jest jej... Okej, okay, to jest miejsce, które Basia nazywa kanciapą i czasami jak kogoś bardzo polubi, to zaprasza na ciasteczka do kanciapy. Jakie są ulubione ciasteczka Basi? Delicje. A myślę, delicje. Czy nie? Ale delicje są zbyt odświętne, to muszą być bardziej... Bardziej basic ciasteczka. On, ale bardzo lubi, jak przyniesiesz jej delicję. O Jezu, jak przyniesiesz delicję, tak, to jest święto. Tak, ale ona sama lubi najbardziej te... Czekaj. Maślane, takie tak, takie kruche maślane ciasteczka. Boże, te takie, co mają teksturę jak baranek. A, są pyszne swoją drogą. Nie, co? Nie, to jest totalnie stara babcia jedzenie. Ale... You okay. do you. No, it's fine, you do you, ja już nic nie mówię. Jestem starsza od ciebie, tak? No. Właśnie, ja nie oceniam. I guess. Mam idę przystrzyż Basię. Tak, tak, pilnuj, pilnuj. O kurcze! Uciekaj. Nie, uciekaj, gadus. Sorry, przestałem myśleć, za bardzo jakby pochłonęła mnie fantazja. O jakie ciasteczka mogłybyś tam jeszcze znajdować? A jaki jest jej beverage of choice? Herbatka, kawka? Mięta. Mięt. Tak, o Boże, ona ma pełno w ogóle ziół. I zawsze ci je zaoferuje. Kiedy masz na przykład jakiś... A, okej. Okay. Zastanawiałam się, dlaczego Basia za mną łazi, a ja mam zboże w ręce i chyba chcę. Tak, możesz je dać. Jej. Lol, jakie to słodkie. Jakby były dwie owieczki i dasz, obie nakarmisz, to mogą zrobić... Zatrudnić nowego pracownika. Zrobić? Nowego pracownika. A, no tak. No. Pytanie techniczne. Mam miecz, nie wiem czemu, w lewej ręce. Nie wiem teraz, jak mam go używać. Mam go stale wyciągnięty jakby, ten miecz. O cholera, czekaj. Ojej, bo mam teraz... musisz go zdjąć sobie z ekwipunku, masz tam, gdzie tarczę wkładasz zazwyczaj. Okej, okay, dobra, już czaję. Albo kliknij F, o, też możesz tak zrobić. Idę ci pomóc, bo jesteś tak, chyba tak, tylko nie zabijaj go, ponieważ ten gostek może zostać odczarowany i później może nam sprzedawać rzeczy, bo to jest villager. What? No, tylko że próbuję go właśnie... Próbuję. A jak chcesz go odczarować? Za pomocą magicznej mikstury. Daj, tylko że próbujesz go do dziury tutaj zrobić? Tak. O, możesz go popchnąć tutaj... albo... Popchnąć, dobra. Czekaj, może... O, zrobię ją głębszą, czekaj. Próbowałam. Wiem, widziałem, doceniam. Czekaj. Mam to, wiem co zrobić. Czekaj, aha. Czekaj. Zabij tego zombie, co podchodzi. On jest bezużyteczny. Dobra. Jest! Mamy gady. Go! Wpadł! O, yes. O nie! Padł ten drugi! Ja, uważaj! Okej, okay, jest git. Dobra, hehe! Yeah, teamwork! Zajebiście. Dobra, później go odczarujemy.
Kurde. Jaką ma butę? O, wiesz, kogo mi przypomina teraz? No. Naszego kolegę z Terrarii. Jakie ona imię? Brian? Czy to ważne Brian? W sumie? Ten człowiek nie powinien mieć imienia. Brian do dziury, kurwa. No. Boże, musimy im kiedyś pokazać Terrarię. Przy wejściu do domu stoi taka tabliczka z napisem Brian do dziury. Możemy na kolejny stream. Mm-hmm. No, ale dzisiaj, dzisiaj musi zostać wykonana firma. O Jezu, zrobię taki... Firma. Czekaj. Myślę nad najlepszym... Jaki najlepszy by był budulec do zrobienia... Bo chcę zrobić biuro kilkupiętrowe, nie? O, wow. Tak. To jest poważna firma. Jakby rynek światowy, tak, generalnie. Ale polski kapitał. Polski kapitał to ważne. No. Dlatego czym można... się zajmuje ta firma? Wegańskim jedzeniem. Tak, wegańskie. Wegańskie mięsko. I... Podoba mi się, że tak tworzyliśmy po prostu lore firmy, że zapomniałaś, czemu to robimy. Mm. A tak bywa odpowiednio dużo, jak się firma rozrośnie. Miałeś mi powiedzieć, jak robić chleb. Tak, już idę. Rok został zabity przez zombie. A w ogóle Rok sobie gdzieś tam siedzi, tak? Gdzieś tak. Indziej zupełnie? I... Tak. I sam tam... Okej. Okay. Just Rock Things. Później go odwiedzimy. Właśnie, masz motykę? Dobra. Możesz tutaj jeszcze powiększyć o jedno. Zobacz tutaj. Z dwóch stron, bo jednak może cztery kratki mogą być. Cztery aż? No. Wow. Przynajmniej tak ktoś powiedział na czacie, czy to prawda, zaraz się dowiemy. Na czacie nigdy nie kłamią. O, tylko ta pochodnia tu stoi. To było tylko tutaj, co nie jest zrobione, zobacz motyką. Ono jest takie po prostu nie... Nie zaorane, ale nie... Widzisz ten pasek? O, właśnie ten. No. Tak, dokładnie. A, to trzeba dwa razy, dobra. Włóż villagera do łódki, bo zniknie, mówią. Faktycznie. Już to robię. Do łódki? Tak, to jest jeden z takich trików, które nie mają za bardzo sensu i trzeba mieć jakąś zewnętrzną wiedzę, żeby to ogarnąć. Dużo jest takich rzeczy w Minecrafcie. Co jest ciekawe, bo jakby jedna z najpopularniejszych gier ma taki gameplay. No, przyznam, że w Stardew Valley też bez wiki się nie zagra. Co się dzieje? Roch mnie zaatakował. Co? Czekaj, chcę mi coś pokazać. Co? Ej, zobacz, chodź. Co tu ci wyprawia? Zobacz, przed naszym domem. Idę. A to było przerażające, jak tak biegł. Godzilla biegnący na Konga. Co jest? Co tu się dzieje? A, bo tu jest... Uważaj, jest tabura. Gdzie? Zobacz, z przodu, przed naszym domkiem. Widzisz? Uważaj na tego, uważaj na tytka. Bierz się ze szkieletem, tak. Tak, Roch mi chce pokazać, że tu są lamy. Czy coś innego chcesz nam pokazać? No, widzieliśmy już lamy. Tak, już ci... Gostek już przychodził. Uwielbiam, że Roch jest niemy w naszym świecie i tak musimy zgadywać. Roch, co nam chcesz przekazać? To jest piękne. Każdy serwer musi mieć takiego gracza, słuchaj. Który po prostu jakby kontaktuje się z tą pantomimą i ma magiczną wiedzę na temat świata, w którym się znajduje. Dobra, mam mało życia, ja idę do domu. Tak, muszę zrobić chleb. No, zrób. Trzy kłosy obok siebie. Na stole craftingowym. To jest to. No i też mi się przydaje dzonko, więc ja już się chowam. No, ta nasza firma musi ruszyć szybko, Kasiu. Oj, co się stało, że? Musi ruszyć. Czy ja mam jakiekolwiek inne jedzenie? A grzybki masz? Możesz mi podać grzybki? Mam. O, to z grzybów możemy coś zrobić, wiesz? I mam dwa chleby. Chcesz jeden chleb? O, poproszę, bo jest źle. A gdzie jesteś? Za tobą. O, siema. Bardzo, jest bardzo studencko. Chleb z grzybami, no. Masz. Jest w Conversation Pit. Znajdziesz chleb i grzyby. W sumie to jest typowy posiłek, który się spożywa w Conversation Pit. O Boże, i patrzysz na korę. Przypominają ci o łódce. Tak, już robię. To nam zniknie. Już robię.
Cześć Tomasz, lis. I got this. Słodziak. Piękne zwierzę. Tylko trochę dzikie, zastanawiam się, czy... czy jak to położyć? Oj. Muszę podjechać łódką i w jakiś sposób ją tam wcisnąć. O, czekaj. Wskaż łódkę do ciebie. Tak, żeby do niej wszedł. What? What? Okej. Tak. Nie no, kocham to, gra. Że to są rzeczy, które dla mnie jako dla osoby, która już grała w Minecrafta wiele razy, to jest takie, no tak, no łódka dla zombie villagera, oczywiście. Oczywiście. I później się orientuje. Trzeba wepchnąć do dziury. Posuwanie łodzi. Oj, nie wiem, czy się zmieści ta łódź. O. Jezu! Przepraszam. Co? Nie, it's good, it's fine. Okej, ale on nie wszedł do tej łodzi. Nie, bo jest za wysoko, muszę ją jakoś opuścić niżej. Dałaś mi ten chlebek, czy nie? A dałaś mi, ja go po prostu nie zjadłem. Dałam ci. Radziłem w życiu. O! Jezus Maria, jaka komedia, nie mogę. Co mam zrobić z tą łodzią? Ona nie chce spaść. Musi być 3x3? Okej, no dobra, to zrobimy 3x3. Jest! Utknął! Utknięty. Świetnie, dobra. Jak tam twoje pole? Ej! Masz więcej? Piękne zbiory. Dzięki. Tak, i teraz mogę cię nauczyć kolejnej rzeczy. Daję ci wiaderko. Już zrobię ci wiaderko. Dobra. O. Proszę. Możesz teraz, no bo tak jak już mówiłem, 4 to jest chyba max, jeśli chodzi o to, jak daleko może woda docierać, ale możesz przedłużyć nam nasz kanał i zrobić więcej tutaj. Tak, więc tu mamy źródełko wody, ono jest, odnawia się samo, ponieważ w Minecrafcie jest to trochę... źródełkiem. Tak, jeśli się ustawi w bloku, który ma 4, jest... Ma 4 bloki wycięte, ja pierdolę. It's not, ten. Nie ogarniam dzisiaj nic. Możesz wyciągnąć z niego wodę i będzie się odradzać. Więc użyj swojego wiaderka i zrób dłuższy kanał. 2x2 dokładnie. Okej, czyli trzeba najpierw wykopać ten kanał, a potem. Tak. Okej. Woda nawadnia w każdą stronę, więc wystarczy jedna kratka na 4, mówią. Okej, to też w sumie może tak być. O. Okej. Znaczy to jak chcesz, możesz zaprojektować. Węgiel no znalazłem. Już... Kurde, mam bardzo mało jedzenia. No, to zaraz pójdę zrobić więcej chleba. O, super, bo Basia w ostateczności, wiesz, zawsze można zatrudnić nową Basię. Nie. Okej. Basia jest z nami od początku i jeżeli zwolnimy Basię, to ona pójdzie do skarbówki prosto. Okej. Nie możemy tego zrobić. Dobrze. Basia stays in. Basia z jakiegoś powodu częściej ma częściej wakacje niż ma dni urlopowych. Ale nikt nie zadaje więcej pytań. Ale ciągle narzeka, jak jest zmęczona. Oj tak. Jest bardzo dumna z tego, że od początku istnienia firmy nigdy nie wzięła L4, nawet kiedy jej dzieci chorowały. O Boże. I wspomina o tym za każdym razem, kiedy ktoś mówi o L4. Kiedy ktoś przychodzi po L4, tak jest. Ale nie jakoś tak, żeby cię od tego odwieźć, ponieważ ona rozumie. Ale... Nie, ona po prostu chce wspomnieć, że ona osobiście nigdy od 14 lat nie wzięła L4. I zdecydowanie nie chce, żeby się czuła oceniona. Mm-mm. O, zobacz. Jest w swojej kanciapie. O, Basia w kanciapie. She's just enjoying life. Zrobię jeszcze stolik. A się zaangażowałem. Widzisz? Jest. O, taka półeczka. Jest w tobie jakieś takie wewnętrzne pragnienie, potrzeba
pracy na etacie w pełnym wymiarze godzinowym. Aha, yearning for UOP. Może. Potem się budzę. Muszę wybrać kolejny utwór muzyczny. Muzyka, która potem leciałaby u Basi. Nie, wiesz co jest przewrotne w Basi? Basia uwielbia Metallicę. O kurczę. Jak często o tym wspomina? Właśnie co jakiś czas, ale tak czasem dropnie tak, tym, że albo puści sobie, po prostu przychodzisz do Basi, do kanciapy i tam zwykle jakaś balladka Metallica gra. Ale tak dopiero po 15. Po 15? Mhm. Wcześniej niepoważnie? Nie, wcześniej Basia po prostu słucha tylko takich... takich playlist do pracy na YouTubie, takich typu inspirational, jakby sound, the most inspirational soundtracks of Hans Zimmer, czy coś takiego, albo... Jak Basia spędza wolny czas? Basia uwielbia... robić domowe sery w swojej przydomowej wędzarni. O, ma męża? Basia mieszka... oczywiście, że ma męża. Oczywiście, że ma męża. W Szeregówce, w takim osiedlu sypialnianym tuż pod swoim miastem. Mają ogródek 3x3 metry, a w nim tak. Przydomową wędzarnię. Basia będzie sery. Czy to było ich marzenie? Ten domek tak. Chcieli mieć swój kawałek ziemi. Na wędzarnię, czy ta wędzarnia jakby to było hobby, które odkryli? Nie, głównie na grilla, ale odkryli okay. Po latach, że lubią wędzić sery oraz jak przychodzą do nich goście na grilla, to lubią ich zaskoczyć specjalnym daniem ze specjalnego kociołka. Mają taki żelazny kociołek, pod którym rozpalają ogień. Do środka wsadzają sianko, marchewkę, cebulę, różnego rodzaju mięsko. Wszystko zasypują przyprawami, ziemniaczki jeszcze do tego. I potem to przynajmniej 6 godzin musi gotować. Bardzo lubią o tym mówić gościom, jak przychodzą do nich na grilla. A przynosi to czasem do pracy? Czy to jest special? Kociołek jakby? Nie, on jest dobry tylko od razu po zjedzeniu. Okej, okay, ale po przygotowaniu. Opowiada o tym każdemu, że powinien kiedyś wpaść na kociołek. Że muszą mieć kociołek w ogóle taki najlepiej. Mm-hmm. Masz dla mnie chlebek może, Kasiu, bo jestem głodny. A słuchaj, tak się składa, że mam dla ciebie chlebek. Hell yeah. Ile? Jeden. Okay. Jakbyś chciał. Nie wiem. A chyba styknie, chociaż... Czy zacznę się regenerować potrzebuję... od tego? O, okej. Okay. Bo jeśli masz mało HP-ków, to musisz mieć full jedzonka, żeby się zaczęło regenerować. Mhm. Okay, a czego potrzebujesz? Jedzonka, zaczyna się regenerować. Przydałoby się więcej kości, żeby nawozić nasze uprawy. Okej, okay, trzeba najebać szkieletom. Yep, a od tego ty jesteś jakby w tym układzie, więc... Dobra. Właśnie, generalnie... Zrób mi jeszcze ze 3 chlebki, bo będę wyruszał na wyprawę niedługo. No, jak tylko zbiorę jakieś plony. Dobra. Wydaje mi się, że te, co już tam są gotowe. Jeśli są złote, no to... trochę grzybki. Aha, to one nie urosną już wyższe. Mogą urosnąć wyższe, ale chyba nie będą miały już więcej i tak plonów z tego. A, okay. Mam wrażenie, ale nie jestem pewien, możesz potestować tą teorię. Ty się tym zajmujesz tutaj. Mm-hmm. Najwyraźniej. Najwyraźniej. A co, chcesz coś innego? To, co nie, ja nie chcę znajdzie. Spróbować czegoś innego. Jeszcze będziesz miała okazję? O Jezus Maria. O, tu jest jaskinia. Nice. Świetne to jest, jak jęczałem wcześniej, że nie mamy węgla, ja teraz przychodzę na tył naszego budynku i od razu jest... Jak będziesz w domu, to jest drzewo do ścięcia. Które co? To? O, tu mi przeszkadza takie. A, dobra, już się go pozbywam. A tu źle, o. Szczotek mówi o garni dla Kasi marchewki i ziemniaki. Tak, właśnie planuję to zrobić, tylko to jest cięższe, bo marchewki i ziemniaki nie można ich znaleźć w dziczy. One są jakby w...
w różnych opuszczonych budynkach na przykład, albo w opuszczonych wioskach. Wpadłam do dziury. Tak, obawiałem się, że tak będzie i tak myślałem, a zaraz ją zakleję, ale to za chwilę, na pewno nikt tam nie wpadnie. No. Potrzebujesz pomocy? Nie, no, o Boże. Nie, no nikt, no kto mógłby tam wpaść? Czekaj. Wejdź tutaj. Chodź do mnie. Okej, okay, zrobię ci schodki. No. I generalnie zakleję to, bo to jest jakby... To nie może stać przy naszej firmie. Jakby to nie, jest... Ktoś kiedyś idąc do pracy zrobi sobie skrót tędy i to będzie bardzo długa batalia sądowa. O, tak. Basia ciągle o tym powtarza. A czym? O tym, że o tej sprawie? Czy o tym, że no, może tak się stać? Kiedyś, że ktoś sobie zrobi krzywdę. Ale nikt jej nie słucha. Nikt nigdy nie słucha Basi. To jest główny problem, wiesz? Zepsuła mi się motyka. Możesz sobie zrobić nową? No mogę. Znaczy, słuchaj, mogę ci zrobić, ale pomyślałem, że to jest dobre learning opportunity, ale powiedziałem to tak, jakbym chciał, żebyś się odjebała. Ale chcę, żebyś się nauczyła, po prostu. Weź sobie kijki. W sumie tam nawet leżą jakieś. Możesz podnieść? Nie. Mąż Basi przez to na wózku wylądował. Nie dawajcie Basi takiego smutnego lore. Oj, coś się chyba serwer... A nie, dobra, jeszcze. Dobra, masz kijki i masz kamienie. Chodź do crafting table. Okay. I zrobisz sobie narzędzie. Tu masz. Dwa kijki na środku i na górze dwa kamienie tworzące taką jakby górę od motyki, a kijki tworzą trzonek. Możesz spojrzeć na streamie, jak to wygląda. A możesz też po lewej wpisać po prostu motyka w wyszukiwarce i też ci wyszuka. A, okej. Okay. A, okej, okay, widzę. Nice. Minecraftciara. She's doing it. Od razu ci dodam pszenicę. Mam motykę. To zaczyna wyglądać zajebiście, ty. Ale potężna produkcja. Bawi mnie jakby ten nasz plan zrobienia tej wegańskich mięs. I po prostu to stoi tam ta jedna... skeleton. Podczas gdy chlebek się staje. Produkcja chlebka. Tak. Ale... jest przyszłość. O mój Boże, to jest piękne, bo ludzie będą mieli wybór między chlebem albo wegańskim mięsem, ale my mamy oba zakłady produkcyjne. Tak jest. I wszystko jest organiczne i bez GMO. Yes. Jak się nazywa nasza firma? To jest bardzo dobre pytanie. Nie myślałem jeszcze o tym. To nie będzie... Myślałem na czymś tam, coś tam Paul, ale myślę, że to jest jednak... Nie, to jest... Wegańskie jedzenie to już oni są trochę do przodu. Tak. Bam. Oni uważają coś takiego za przypał. Takie nazewnictwo. Tak, bo mamy bardzo młody dział marketingu, jak coś. Oczywiście. Dynamiczny. Bardzo. Właśnie za nimi trochę nie nadążę, ale uważam, że to kochane dzieciaki. O Boże. Nie ma z nimi konfliktu? Jeżeli... No chyba, że leją mleko do płatków, to co jest to kochane. Myślę. Niezbyt intensywnie, ale myślę. Dzisiaj jestem na low intensity, jak coś. O? Zebrałem trochę kości dla ciebie. O, super. Daj. Myślę o czymś w stylu wegana. O, oj, wywaliło cię? Wywaliło. No, już wracam. Tak, właśnie. Żeby miało trochę jak kobiece imię,
Może coś z soją nazwie. Soją? Soja nie jest najpopularniejszym zamiennikiem mięsa, szczerze mówiąc. Tak, plus może... jeśli możemy, nie będziemy określać, z czego jest nasze mięso. Nie jest to ważne. Nie. Wegasia. Wegazja, ale wszyscy czytają Wegasia. I to jest... Dobra. Wegazja. To takie orientalne, wiesz. Ponieważ tak. Właściciel firmy był 3 lata temu na wyjeździe do Tajlandii. A miałam dokładnie mówić o Tajlandii, tak? To była konkretnie Tajlandia. Poza tym on zaczynał od cateringu azjatyckiego, od diety pudełkowej, wyłącznie azjatyckiej. Koszmarnie mu to nie wypaliło, ale został już całym zapleczem, więc poszedł w produkcję wegańskiego mięsa. Yep. Mamy to. Ale mam walkę właśnie. Bijesz się? No, jest ciężko, jest ciężko. Jakby... Jak widzę tu twoją farmę rozwijającą się, to czuję potrzebę jakby... przydania się na coś, bo... Kurczę. Wegata. Nazwany po byłej żonie. On utknął już z tą nazwą. Dobra. To pasuje. Cię płacisz. Ej, no podeptał mi zupełnie. Jeszcze mnie zabił. O nie, dobra. Mamy za mało jedzonka, musimy więcej jedzonka. No. Kasiu. No, jesteśmy firmą produkującą jedzonko. O mój Boże, mam marchewkę dla ciebie! Wydropiło z zombiaka! Wow. To jest najpiękniejszy dzień mojego życia. Tak? Nie, ale... Smutne, Martek. W Minecrafcie. Dlaczego nie obudziłam się w swoim łóżku? A gdzie się obudziłaś? Nie wiem. Nie wiem, gdzie jestem. O nie, chyba cię... O kurde, pewnie łóżko zostało zniszczone wcześniej i nie ustawiłaś sobie spawna na nowym łóżku. A bo zmienialiśmy je na piętrowe. Tak, o. Dasz radę wrócić, czy powinienem cię poszukać? Nie no, spróbuję. Jak ty zaczniesz mnie szukać, to się obydwoje zgubimy. Oboje. Dobra. Okej. Okay. Powodzenia. Teraz jestem na jakimś osobnym queście. Quest w poszukiwaniu domu. Filler episode. Tak, jestem... O! Podniosę kwiatki. Twoje itemki, żeby się nie zespawnowały. No. Nawyk mechanicznych. To tyle mnie widzieliście, mam wrażenie. Reszta streama to po prostu ty próbująca wrócić do domu, będąc jednocześnie jakieś 20 metrów od nas. To bardzo możliwe. Creeper, omy. Za mną też latają. Zwariuję wszystkich skurczybyków. Zwariuję. Ale mam chlebek twój, o! Zostawiłaś coś dla mnie po sobie. Zostawiłam. I umarłem. Damn it! Ale się odrodziłem w domu przynajmniej, więc jestem bliziutko. No, bo chyba twoje łóżko zostało właśnie... Tak. No bo wymyśliliśmy sobie z tym piętrowym. To zawsze wydaje się być lepszy pomysł na papierze, te piętrowe łóżko, wiesz? Tak. Mam takie wrażenie. Robisz sobie antresolę, bo marzysz o tym po prostu, widzisz, jak w innych mieszkaniach jest coś takiego. W końcu się kładziesz w swoim łóżku na antresoli i dochodzi do ciebie mandat success. Najbardziej mnie zastanawia, jak ludzie mają takie nad antresolą albo nad klatką schodową mają rozwieszoną taką siatkę do leżenia na niej. Widziałeś kiedyś? Kojarzę. Zginęłam znowu. O nie. Zaraz spróbuję do ciebie wyjść, wiesz? Nie no, ale przecież nie wiesz, gdzie jestem. No, pogubimy się wszyscy. Devgru, dziękuję za suba. Mam dobrą orientację w terenie.
Okej, to odbierz. Jedę cię z chlebkami. A, mogę ci dać koordynaty, faktycznie. Jak ciśniesz F3... No właśnie. Mhm. To... Co jest? Po lewej stronie... Matrix, tak po lewej stronie widzisz kobietę w czerwonej sukience. A pod nią jest XYZ. Linijka, przepraszam. I to są twoje koordynaty X, Y i Z. Tak. To, co cię interesuje, tak, to X i Z. Mm-hmm. I moje koordynaty to 250 na minus 780. Dobra. Wpiszę jeszcze na czacie. I minus 780 na Z. Mm-hmm. Okej, okay, muszę przepłynąć przez rzekę. No kurde, dosyć daleko. Aście, że tą marchewkę znaleźliśmy. Zasadziłeś ją już gdzieś? Nie, no oczywiście, że czekam na ciebie z tym. Widzę dom, widzę nasze drzewo założycielskie. Och, ale wpadłam w jakiś wodospad. Co za Pocahontas tutaj przyszedł, co się dzieje? Ja tu mam straszne przygody. Jest, widzę. Powinnaś wyjść z tego lasu z jakimś przyjacielskim zwierzęciem, które porozumiewa się pantomimą i jest bardzo sarkastyczne. Tu jest totalnie Pocahontas Type Shit, bo właśnie zobaczyłam jakieś różowe płatki kwiatów unoszące się w powietrzu. Potem się zorientowałam, że to jest ten czarny typek, na którego mam nie patrzeć. O nie. Oh man. Okay, o, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Jestem w domu. Jest, tak. Git. Dobra, tu mam twoje itemki. Okej. Okay. No context clip. Chodzi o Endermana. Oh. Jezu, ludzie, fuck, to źle zabrzmiało. Spłąkałam się do jakiejś dzielnicy, nie Idź w ogóle do łóżka, tak. Weź sobie ustaw spawn. Mhm. Dobra. Czy za tobą jest chrupek? Jak on to robi? Czemu on jest tak majestatyczny? Chrupek? Majestatyczny? To ostatnie, co bym o nim powiedziała. Tak, ale on zawsze siada tam podczas streamu. No, bo to jest jego drapak. Wiewiór też często to bywa. Zostawiam ci te itemki w tej skrzyni. Obok... Dobra. Wegaty. Obok biura, dobra. Obok biura Wegata. Tak, w ogóle po rozwodzie wyszły nowe wytyczne, że Wegata się już nie odmienia. Nie ma do Wegaty, to nie do, ma do Wegaty, jest do Wegata, dokładnie. Ale nikt się tego nie słucha i wszyscy w biurze nadal mówią Wegaty. No tak. Chyba, że szef przychodzi, to przy nim nie mówią. I to jest jeszcze bardziej awkward przez to. Ja jestem Wegatka, sexy szamka spod koni. Totalnie mają siedzibę w koninie. Czy to jest konin? Czy nasz świat to konin? To jest kraina pychy, brzmi jak konin. Ej, czy moja prycza jest górna? Klikaj, aż coś się teraz będzie twoja. Tak, respawn point set, okej. Okay. No i mega. To ja idę piec chleb. Dobra. Tu jest też trochę pszenicy, trzy pszenicy. No i ta marchewka jest dla ciebie też. Pamiętaj o niej. O Jezu, jak zajebiście zaczyna wyglądać. Zaraz pójdę. Jestem dumny z nas. No nie wiem, widziałam przez chwilkę, jak jesteś na jakichś innych serwerach i... I tam to trochę inaczej wygląda niż u nas. Ale tam nie ma serca. Znaczy tam, nie, tam jest bardzo dużo serca akurat. No, dobrze. Rozumiem, że próbowałeś coś znaleźć, ale... Nie, po prostu jesteśmy zbyt zajęci zabawianiem się. Mhm. I o to chodzi, piękne wspomnienia, Kasia. Round. Dokładnie. Muszę się pozbyć tych drzew. Powiedział szczerze z Wegaty. Tak. Chleb? Zawsze. Chociaż mam już dwa bocheny, ale chętnie wezmę więcej. Tu masz jeszcze też dwa bochenki dla siebie, jakbyś chciała sobie podjeść. A, i właśnie, mam dla ciebie
Twoja zbroja jest też w tej skrzyni. Tam brzydka jest. Okej. Okay. Masz kanapeczkę do pracy. Dziękuję. Idę napierdalać szkielety. Właśnie muszę więcej tych kości dla ciebie. O, i to zasadź tą marchewkę. Tylko pamiętaj, że mamy tylko jedną, więc jej nie zjedz przez przypadek. Okej, okay, mam zasadzić jedną marchewkę. Tak, i później będzie z nich więcej marchewek, które będzie można zasadzić. Słyszałam, że tak działa rolnictwo mniej więcej. No jest to niesamowite. Mm. Okej, okay, puszczam sen o Warszawie. Oh, yes. Co jakiś czas leci w biurze prezesa odwest jakoś późno w nocy, kiedy ostatni pracownicy wychodzą. Szef sobie puszcza. Czy szef nazywa się Bogdan? Bogdan? Hmm. Mm? Nie? Nie, młodszy. No, jakieś młodszy, młodsze imię. Rafał. Raf. On point. Mm. To jest Rafał. Yes. Rafał po rozwodzie wyprowadził się do, jak to nazywa, penthouse'u na Żoliborzu, ale ten penthouse jest tak naprawdę takim jak studio apartment, w sensie ma tylko sypialnię i salon z aneksem kuchennym, ale jest na ostatnim piętrze, więc w ogłoszeniu było nazwane penthouse'em. O mój Boże. Czy jest tam wielki obraz, a raczej zdjęcie wydrukowane na płótnie przedstawiające motoru? Akt na motorze. Nie, bez przesady, aż tak to nie. Przychodzą do niego goście czasem. Wiesz co? A to nie wiem, czy go powstrzymało, ale no. Ale może już tam było, jak kupował mieszkanie. No było takie sflipowane, wiesz. Tak, nie, on po prostu nie jest zainteresowany w ogóle wymianą tych rzeczy, jakby. Nie, to wiesz, zawsze Agata urządzała. Agata zabrała to, co tam wisiało, więc on wyciągnął to, co było, kiedy flipowane było to mieszkanie i powiesił. Nie, bo on z Agatą mieszkał gdzie indziej. Okej. Agatą mieli 4 pokoje. Agata zabrała meble. Agata, meble! Ciągle ogląda motory na Otomoto, ale jeszcze się nie odważył. Tak naprawdę głównie to robi w pracy. Siedzi, przegląda Otomoto i Tindera. Tindera? Uuu. No, dzieci go wkręciły. Znaczy wkręciły, opowiedziały mu, że istnieje coś takiego i zachęciły, żeby założył. Ma dzieci. Jak często go widują? Oczywiście ma dzieci z Agatą. No ma co drugi weekend. O. I połowę ferii. Okej, okay. Ale wykorzystuje ten czas w pełni zawsze? Tak, tak. Okej, okay. Kocha swoje dzieci. Nie bardzo wie, co wtedy robić, ale nie, kocha je, ale nie bardzo umie złapać z nimi kontakt. Oh, I do be like that. Próbuję rozmawiać z Kubą o motorach, ale Kuba woli pociągi. Gotuję im jaja na twardo na obiad. Widzę to. Dobra, muszę w ogóle nowych pracowników do Vegata przyprowadzić. Udałoby się, musimy wymyślić. Jak ich przyprowadzisz, to wymyślimy im lore. Dobrze, dobrze. Zaraz wyjdę na ten, posprawdzać CV. Dobrze. Dobra. Dobór muzyki taki. Jeszcze dobry. Może taki niezły. Taki niezły. Taki do firm, taki do puszczania w Vegacie. Daję do tych jajek chleb tostowy, bo dłużej wytrzymuje niż zwykły chleb. I feel called out.
A ketchup i musztarda też im podaję do tego, czy... Do tych jajek pewnie tak. Majonez chyba do jajek bardziej. Znaczy, ale czy myślisz, że ma majonez? Tak, akurat majonez ma w lodówce. A, wiem dlaczego jest na Tinderze, bo dzieci się na niego wkurwiły, bo ciągle dawał się catfishować na Facebooku. To stało się już dwa razy. No i z jakiegoś powodu w tym kwartale nie było bonusów. Masz siano, żeby przyprowadzić owce? Będzie wtedy za tobą szła, tak piszą na czacie. No właśnie, ty jesteś królową siana tutaj, więc... To czy prawda. Wystarczy się zwrócić do królowej i ona ci trochę... do zielonej królowej. Okej, okay, zielona królowa. Czy mogę trochę siana? Nie, dobra. Odpuszczam ten tytuł. Tak, już. Są to... Jest to... Big Shoes to Fill. Zdecydowanie. Jak z tym siankiem? No... Stoję, właśnie czekam. Właśnie... Upiekłam dużo chleba. Ile? Więc... O, daj mi troszkę. 6 chleba. O kurde, ty. Masz. Dziękuję. Więc musimy poczekać, aż sianko urośnie. Spoko, to ja się tym drewnem jeszcze zajmę. Jedno siano starczy. A nie, mamy w naszej skrzyni. A, okej. Okay. Już ci rzucę. Już. Jezu, o Boże, o, wiedźma! Co? Zobacz, rzuca w nas jakimiś... Co ona robi? Ona jest chora. Co? Ona jest chora. Nie, dzwonię na policję, nie, podchodź do niej. Ona oszalała. Nie, ona zwariowała, ona oszalała. Odejdź, Kasia. Ty, to starsza pani, nasza sąsiadka. Spokój się. O Jezu! Czekaj, bo tu jest... Ej, czemu jest poduszka, są żółte? Bo właśnie cię obrzuciła jakimś potkiem. Chodź, uciekaj. Wow. Okej, okay, dobra. Biegnij w tym kierunku. Jeśli rzuci potkiem w naszego zombie villagera, to stanie się zwykłym villagerem. Dobrze. Niech idzie do nas, nasz kierunku. Okej. Okay. Nie żyje. O, dobra. O, czemu znowu nie w łóżku? Może, wiesz co, może łóżko jest jakoś zasłonięte i przez to. Kurczę, niedobrze. Zaraz je ogarniemy. Myślę, że musimy rozmontować jednak tak. Łóżko piętrowe. Okazuje się, nie był to dobry pomysł. Rozmontowujemy antresolę. Dammit. Przykro, kiedy rezygnuje się z marzeń. Słuchaj, zawsze możemy wymyślić nowe. Okej. Okay. To było długie marzenie. Czy ono może... Kupiłeś to łóżko 3 minuty. A, złote jabłko potrzebuje, no tak. Dobra, to ją zabiję po prostu. Wiesz, jak to wrócić? Nadal te same koordynaty? Tak. Nie, nic się nie zmieniło od tamtego czasu. Pole magnetyczne jest nadal takie, jakie było. Bieguny się nie zamieniły. Chyba wszystko powinno być git. Oj, jakie śmieszne, bo skąd mam wiedzieć, że w Minecrafcie to działa tak samo? Nie. Zrobiłem po prostu żart, niekoniecznie był twoim kosztem. Akurat był. A tak to odebrałaś. Jesteśmy w strefie gaslightingów, okej. No. Opuściliśmy strefę zabawy, widzę. Nerfum admin pisze. Rafał chciał mieć maskotkę firmy i kupił nielegalnie jakieś zwierzę, które nie powinno być udomowione. Lamy. Nie, lamy są udomowione. Lisy też bywają udomowione. Tak, ale też niezbyt powinny. Myślę, że to jest takie... To jest jakaś iguana. Bo... Ale wiesz co było śmieszne? Jakby Vegata była firmą, która robi wegańskie jedzenie, ale maskotką był jakiś bardzo drapieżny, więc że to zwierzę. Które nie może przeżyć bez mięsa. Tylu. Jakiś dziki kot. Puma. Wszyscy mówią, że puma. Chociaż myślę o tym. Myślę o zwierzęciu, które mógłby mieć.
i mógłby to być jakiś gad typu jakiś waran. Mięsożerny. No, Legwan Waran, tak. Ponieważ on Waran z Komodo. Ponieważ on będąc w Tajlandii zobaczył jakąś jaszczurkę. I mu się bardzo spodobała ta jaszczurka i to był też, w ogóle był dla niego bardzo ważny okres, wiesz, on jakby, he's still chasing that high. I postanowił, że to będzie logo firmy, po pierwsze. Waran z Komodo. Waran z Komodo, bo Agata meble. Nie. Zgubiłam kilof, a muszę powiększyć naszą sypialnię, żeby zmieściły się w niej dwa łóżka, które nie są jedno nad drugim. Brałaś już... Chodź pomóż mi z tą sypialnią. Dobra. Chodź pomóż mi z tą sypialnią najbardziej. Po prostu. Najnormalniejsze zdanie. O, czekaj, nie ma w ogóle. Jak z mema z Wife Jackiem. Cudowna rzecz. Tam się nie wkupujemy. Tamtą stronę nie kopiemy, Bartek. Dobra. Nie, tam jest, ta ściana jest tu bardzo potrzebna. To dupnij sobie łóżko tutaj. Możemy tu pogłębić. Dobra. Gdzie? Tu? Zmieści się? Tu możesz na przykład. W tej wnęce. O, taka wnęka, zobacz. Co tam jest? Pyta Arcazja. Okej, są ludzie, co nie wiedzą. Nie dowiedzą się. Zostaw tę ścianę. Księtko. Nie kop tam. Myślisz, że taki układ łóżek jest dość optymalny? To jest jeszcze bardziej niezręczne, gdyby było obok siebie, mam wrażenie. Nie, to jest wspaniały układ. I myślę, że musimy takie stoliczki nocne postawić. O, tak. Dobra, robię to. O, czekaj, już robię. O, okej. Takie będą... O. Nice. One są jak coś z palet drewnianych, takie DIY. Tylko zabrakło mi, trzeba jeszcze dwóch takich klocków. Albo nie, wiesz co, tylko po jednej stronie wystarczy. Okej. Okay. O, i nie zapomnij ustawić sobie spawn. Chyba ustawiłam, wydaje mi się. No. Połóż się w łóżeczku swoim. Kit. No. I możesz wstać normalnie, zobacz, czy cię nie zabije coś. Działa, okej. Nic mnie nie zabiło. Podniosę trochę ci ten sufit na szybki upadek, bo mam wrażenie, że przez to mogę się spawnować. No, też dość klaustrofobicznie, bo o, i mamy oświetlenie, ale tu się ładnie robi. No. Cześć, ja miałam jakiś obraz jeszcze gdzieś, ale jakiś ładny, a nie jakiś zjebany. Został chyba na górze w tej skrzyni na zewnątrz. Dobra, ja wybiorę muzykę. Jaką chcesz? Ładną. Okej. Okay. To zawsze. Oczywiście wszystko z polskie karaoke i wszystko to jest to, co jakby mi automatycznie poleca kanał, więc... Ej, jak zorganizujemy karaoke na streamie? Bo trzeba to zrobić. Dosłownie darcie się do mikrofonu po prostu na stream. Ja myślę, że możesz mieć... Ale problem z tym opóźnieniem, nie? A, no to trzeba na miejscu zrobić. Znaczy, musimy się spotkać na karaoke. Mam wrażenie, że to jest jedyne rozwiązanie, bo zawsze będzie delay, czego byśmy nie próbowali. I wtedy będzie ten, tylko czy SingStar, czy albo UltraStar, czy takie klasyczne puszczanie z YouTube'a? Można i tak, i tak. Myślę, że możemy zacząć od SingStara, a jak się rozkręcimy, to... przejść na YouTube party. Karaoke idea, puszczacie Artura Rojka, kto pierwszy zacznie płakać, ten wygrywa. No, jestem odporny. Wygrywa czy wygrywa? Ja... Czekaj, bo... kto pierwszy zacznie płakać, ten wygrywa. Okej, okay, no to ja przegram. Ponieważ... I was born in it. I was molded by it. Dobra, mam jakiś mystery painting. Dawaj. Było coś w skrzyni, nie pamiętam, co to za obraz. Okay. Możesz go kilka razy dać, bo Mystery Painting za każdym razem, kiedy go kładziesz, jest inny. O! Ej, wiesz co, generalnie ja chcę zrobić nam ładny pokój. Byłoby miło. Generalnie ja się wkurwiłem, to trzeba wszystko ładnie zrobić, czekaj. Stary, po prostu pomysł na majówkę.
Tak, mieliśmy odpoczywać, pojechać nad jezioro. Mam dużo świerkowych desek, Kasiu. Zobaczysz, to zaraz będzie pięknie. Możesz dodać muzykę kolejną do listy w ten czas. O, tu jest Basia. Gdzie? Tutaj, za oknem. Za dziurą, którą właśnie wyburzyłem w ścianie nośnej naszego domku. Dobra. Właśnie, bo my nie ujebaliśmy tej wiedźmy, ona tam dalej łazi. Idę się nią zająć. Zajmij się nią. Oh, she's done. Jak ją znajdę? Dobra, dodałam następną nutę do playlisty. Dobra. A ja dokończę murek, żeby nie wchodziły więcej zombie. Nie, creepery. Nadal wierzysz w to, że uda się wybudować wielki mur, który powstrzyma ich przed nielegalnym wkraczaniem na naszą posesję? Tak, jestem tego pewien. O mój Boże! O! Jak zabić creepera, żeby nie wybuchał? Google. To nie jest cała rzecz na temat creeperów, że wybuchają? Tak, tylko że da się na pewno go jakiegoś pokonać tak, żeby... Szybko, aha, ostrożnie. Aha, to świetnie. Mhm. Dobry dobór muzyki. To już wiesz. Winszuję. Kolejny creeper. Teraz go uwalę. Będę potrzebował dużo ziemi, żeby wypełnić te dziury, ale... To nie uwierzę. W deszczu spłynie twoja twarz. Lękam i będę. Muszę na ukos trochę to puścić, ale... To jest akceptowalne. Samowolka, bo ta działka była taka, wiesz. Tak, bo tam kiedyś ktoś budował jakieś pomieszczenia gospodarcze, jeszcze w PRL-u, gdzie nikt tego nie pilnował, a teraz ich status prawny jest zupełnie niejasny. Czy masz moje wiaderko? Tak, już do ciebie idę. Wielki mur został zrobiony. Naprawdę? Wow. No. Zasadziłaś już marchewę? O! Hell yeah. Tego dawno na karaoke nie śpiewałem. No, w sumie. To jest taki karaoke klasyk, że w pewnym momencie się o nim zapomina po prostu. Wielki błąd z mojej strony. Mhm. O której Adam i Ewa? A nie wiem. Zobaczymy. Na razie gramy w Minecrafta. Ale mamy dużo drewna. Czyli budujecie drugie Nestle, wodę creeperom też będziecie sprzedawać darmo z jady. Wodę creeperom No tak. Woda wegata. Niegazowana, mineralna. Nie, źródlana tylko. No i mają mineralnej.
Boże, strasznie chciałam opowiedzieć anegdotę związaną z wodą, ale zdoksowałabym swoich rodziców strasznie wtedy. Okej. Okay. Strasz, jaka to musi być anegdota, że aż takich zdoksuję, ale... tak, więc Vegeta oczywiście ma swoją linię wody źródlanej i generalnie to był taki... Był słaby kwartał. Ta woda nazywa się Veganka. I mieli kampanię z influencerami. Nie. Bardzo kontrowersyjną. Jestem, jak dostanę PTSD. Veganka, o mój Boże. Nie, jakby ten marketing tam naprawdę się stara, wiesz. Nie, oni nie są aż tak dużą firmą, żeby mieć współpracę z influencerami, wydaje mi się. Nie, ale to jest takie mikro, wiesz, mikroinfluencerami. Z mikroinfluencerami. Takimi, że no, pani w marketingu, no, to co akurat na Instagramie followuje te panie, to im zaproponowała, że... Na TikToku chyba raczej. Ja już nie, faktycznie. Już ledwo skończył 30 i on już nie wie. On już się nie orientuje. Wiesz, młodzież, że ja TikTok średnio miałem akurat. Piotr, o kurwa, wylałem na siebie wodę. Bartek, czemu to zrobiłeś? Czemu to zrobiłeś? Miałem w tym celu, świetne, oczywiście. A, oh, fuck. Wylałem wegankę. 30-latek. O Boże. Jej. Szymcie, dziękuję za suba. Dobra, wyschniemy. Syn Rafała powiedział, że z influencerami coś robili. Nie, myślę, że syn Rafała powiedział, tato, nie, proszę. Tato, nie róbcie tego, to będzie straszny cringe. I był. Ale za to jaki zajebisty content mieli streamerzy później do oglądania na YouTubie. Z pewnością. Z serialu o wegance. A serial o wegance. Ponieważ to jest też jedno z marzeń Rafała. Produkcja telewizyjna. Tak, on totalnie chciał być producentem telewizyjnym, ale nie pykło. Nie pykło, nie wiedział jak, ani gdzie, ani co, ani po co, ani... Ale... No bo żyje w Koninie. No tak. Dlatego to dostało zielone światło. Veganka miała być tym bezpiecznym produktem, który uratuje firmę. Okazało się, że nikt nie kupił jakby pomysłu wegańskiej wody. No nie siadło. Ten ironiczny following był dość niezły. Ale niestety nie utrzymał się na dłuższą metę. Nie przekładał się na sprzedaż. Nie, nie. No i słuchaj, super sobie żyjemy z chleba. Ja nie wiem, dlaczego ty mnie chciałeś wkręcać, że nie da się bez mięsa. Ja ci nie wkręcałem. Przecież mówię, da się bez mięsa. Totalnie da się bez mięsa. No, że da się, ale jest bardzo trudno. Elegancko idę piec chlebek. A tą marchewkę już zasadziłaś? Tak. Gdzie? No, gdzieś tam jest. Gdzieś tam jest. A, widzę. Ej, no? To ona? Nie. Oh, fuck. No. Tak. Nic nie widział. Muszę ci w ogóle coś pokazać. No, pokaż. Gdzie? Coś pokazać z BookToka. O mój Boże. Właśnie, wprowadzaj mnie. Ponieważ wczoraj opublikowany został twój najnowszy film. O mój Boże. Nienawidzę, kiedy przyłączasz się na ten ton. Dobrze, to przestanę. Teraz już ci nic nie pokażę. Okej. Dobrze. Myślisz, że się przejmuję? Może trochę. Kasiu, chlebek. Już. Kasia, chleb.
Kasia Chlebek. Kasia Chlebek to byłoby super nazwisko. Kasia Chlebek, o. Masz dwa, masz jeszcze jeden, starczy ci. Starczy ci, okej. Okay. Jak zaczęłaś powiadać, że co ty gadasz, przecież na tej chlebie da się normalnie wyżyć, student pierwszego roku, jest jak. Bardzo się czuję studencko jakoś na tym serwerze. Na razie, jeszcze się dorobimy, jesteśmy na dorobku. Dobrze, o właśnie. Uwielbiam określenie na dorobku. Całe życie na dorobku. Mam nadzieję, że to będzie spin-off życia na kredycie. Oh my god, życie na kredycie. Ciekawe, co u nich. No. Dawno nie oglądałam. Mam do nadrobienia trochę. Czemu jeszcze nikt nie sprzedaje wody LGBT gender fluid? Fluid do twojego gender. Gender fluid? W sensie estrogen? Kasiu, czy mogłabyś mi dać trochę zboża, pszenicy? Co byś chciał? Idę na owce. Mogę ci dać jedno. Dobrze. Akceptowalne. Tu ci rzuciłam. O nie. Wziąłam z powrotem. Gender masz. Fluid do vape'a. Na 100% o, jest jakieś... O, nasza marchewka. Jest jakieś... O, super. No jej tam daj ona już trochę jest dłużej. Zebrane? Nie, myślę, że ona jeszcze potrzebuje trochę czasu. Okay. Możesz mączką kostną potraktować. Nie mam kości. Ciężka przypadłość. Ktoś zaniedbuje swoje obowiązki. Przepraszam bardzo. Czy chciałabyś może skomentować jakoś to, że jesteś teraz w bezpiecznej przestrzeni? O, cześć, Roch! Kasiu, Kasiu, Kasiu! Yo! Co? Ziemniaki! Z Poznania! Czy to jakaś... Przyszedł, rzucił ziemniaki i poszedł. Rok, czy to jest jakaś specjalna odmiana? Dar lasu? Ziemniaczany lord. Ale świetnie. Nice. No. Mam marchewki, zboże... Kurde. Trochę chaotycznie ja to wszystko sadzam. Powinniśmy jakiś system zrobić może? Można. Zawsze się planuje, a później tak się z tym nic nie robi, ale... Prawda. Ale możemy pocieszyć się tą myślą. Dobra, idę na szkielety. Mm-hmm. A ja idę do domu piec chleb, bo zaraz coś mnie zabije. O! Jak mówisz, że nad Poznaniem jest zajebista burza. Wow! Wybiam burzę. Go, ostatnio pierwsza wasza. Tak? Oj. No. U mnie działa na razie, więc... Dobra, jestem. I'm back. Git. Welcome back, Kasia Babis. Dobra, to pokażę ci coś. Jeszcze tylko muszę czat... walić szkielety. Dobrze, dobrze. Zrobię najpierw intro. Czy czat wie, co to jest BookTok? O, dawaj, dawaj. Ale czy czat wie, co to jest BookTok? Okej, okay. Wszyscy wiedzą. Faktycznie wiedzą. Zdecydowana większość wie. Okay. Więc wysyłam ci w wolnej chwili link na Discorda. Dobra. Do TikToka. Okej, okay. Wracam już z kośćmi. Ponieważ słyszałem, że... To jest ktoś TikTok, podobno zaniedbał swoje obowiązki. Tak, tak, już nie marudź. Nie marudź, bo zobaczysz, że niektórzy mają gorzej. Otóż jest to TikTok, w którym laska siedzi ze swoim mężem i każe mu czytać jej ulubione fragmenty z jej spicy książek booktokowych. O mój Boże, a to będzie kurwa. O mój Boże, dobra. Jest to... Wiele rzeczy widziałeś w życiu. Zresztą... Wiele już przeżyłeś w życiu, ale czegoś tak milenialskiego jeszcze nie. Peak millennial. Dobra, odpalam.
Jak chcesz, możesz odpalić w tym samym czasie, to będzie... Nie, spoko. Okay, dobra. Trigger warning millennials, okej. I have a really fun task for my husband. Oh my god. We all know that I love spicy books. Spicy books. Audio. A, dobre pytanie. Czekaj. Czekaj, w ogóle muszę się schować, bo mnie... Sekunda. Muszę się ukryć no, w domku. Chodź do domu. Biegnę, biegnę. No, chodź. Chodź, usiądziemy w Conversation Pit, jak cywilizowani ludzie i obejrzymy sobie TikToka razem. Dobra. Okej. Okay. I teraz ogarniemy, co jest z moją kamerką. Tak, bo zapomniałem po prostu... U mnie wszystko jest okej na Discordzie. Nie, nie, to u mnie akurat jest problem, bo zapomniałem przerzucić nowe źródło. Ale więc jest tak. Kasia kamerka, scena, jest. O. Oglądanie TikToków pod drzewem. Just normal activities. Dobra. Muszę jakoś rozmiar do kamerki dopasować. Git, dobra. Odpalam. Jeszcze te dźwięki zombie w tle, ach. Idealny ambient. Oh, yes. I have a really yes. fun task for my husband. Spicy book for We all know that I love spicy books. Yes. And I love spicy audiobooks. I do not discriminate between eyeball reading and ear hole reading. I picked some of the best lines, the ones that just hit every time. And I'm going to have my husband read it to me. Yeah, I think this would be fun for everybody. Podoba mi się, że ty trochę robisz mi teraz to, co ona robi mu. To jest piękne. Trochę tak. Okej, okay, czekaj, bądź. Jest tak zawstydzony. O nie, 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 czy ja to mogę przeżyć w ogóle. Jeszcze raz. Przyjemnie, prawda? Kreon 10 zł, witam, zaśpiewaj 100 lat dla mojego kolegi Dominika Rybka. Dziękuję bardzo za donate. Za chwilkę to zrobię. Czekajcie, próbuję się skupić, co ten gość gada, bo w ogóle go nie słyszę. Czy są jakieś closed cap? Jest transkrypcja. O, nie wiedziałem, że coś takiego jest na TikToku. That's cool. Co znaczy I do not discriminate between eyeball reading and ear hole reading? O co chodzi z tym? Czym? Czekaj. To co ona tam mówi wcześniej? Earhole reading, okej, okay. Earhole, no tak, bo closed caption źle ten. A, okej. Okay. Nadal jakby o co chodzi? Eyeball, earhole reading, czemu miałaby dyskryminować? Czy to jest jakiś booktokowy term? Ach, czy to jest... bo są ludzie pewnie, którzy muszą mieć książkę na papierze i muszą ją móc, wiesz, powąchać i podotykać. A są ludzie, którzy słuchają audiobooków też i oni nie dyskryminują. Okay. Uff, dobra. Some of the best lines, the ones that just hit every time, and I'm going to have my husband read it to me. Yeah, I think this would be fun for everybody. I'm just trying to have the whole thing. You know, get in the zone. Come on, your master's call. Stop! Can we get a repeat of that one? Come on. No. Come on your master's cock. Co to za kurwa audio z reklamy? Ew, no. No, you will be seeing no kitty with that. I want to see your cunt. So this one is my ass. Też trochę to są te spicy fragmenty, rozumiem. Tylko czytane przez lektora, zamiast przez męża, który se bardzo się wstydzi. Now be a good girl and suck on my tongue. Now be a good girl and suck on my tongue. Czy to czyta AI w ogóle w tych audiobookach? Możliwe.
ale nie wiem, już powoli nie jestem w stanie rozróżnić, wiesz? Oh, Fryzia, dziękuję za rajd. Oh my god. Czy to czyta Dan? To pisze Dan. Do you think if you ever said these things in the bedroom, they would work on me? No. But I love you, you're a good sport. Oh. Give a round of applause to my husband. He did so good, didn't you? Ja pierdolę. Oh, it's over. It's over, it's fucking over. Tak, nazwała go good sport. Bolesne, nie? O Boże. Oh. BookTok jest... niewyobrażalną dla mnie źródłem cringe'u. Już takim po prostu, które jest zbyt przerażające, żeby w to wsiąknąć. Chociaż ale byłem to zafas... po prostu... I później jest to wrzucili jeszcze. Jest to wrzucili później do internetu. To mnie to najbardziej tak jakoś... To jest chłopa dla mnie już. Tak... Wiesz, że ona mu to każe czytać na głos, a potem go jeszcze wypytuje, czy to jest coś, co by go kręcił. O mój Boże. Tak, jakby to jest najgorsze. Czytanie to jeszcze tego nie, I guess jakiś tam pomysł na cute TikTok par, whatever. Ale tak, pytanie go potem o to, jak się z tym czujesz? What the fuck? Tak jak Kodiko ostatnio na YouTubie czytał z Reddita jakby najgorsze wyznania ludzi, wstydliwe. I gość się skarżył tam, że jego dziewczyna mu powiedziała, jak ją spytał, okej, tu popełnił jeden poważny błąd. Pytał ją, co myśli o jego penisie. I ona mu powiedziała, że jest doskonały do długoterminowego związku. Poważnego. I to jest, moim zdaniem, najokropniejsza rzecz, jaką możesz komuś powiedzieć, zwłaszcza, że ona to rozwinęła, bo on ją spytał, co ma na myśli, bo co ma na myśli? Nie. Też nie wiedziała. I ona powiedziała, że... O mój Boże, że jest taki perfekcyjny, bo... Więcej. O kurwa mać. Bo większe są lepsze na taki one night stand, nie. bo ona musi się długo po nich pozbierać wtedy, bo... A tak jak on ma, to można myśleć długoterminowo, bo jest taki niezobowiązujący. To on, moim zdaniem, to jest królowa zła. Kasia, ta kobieta, jeśli to nie jest zmyślone. W piwnicy tego domu i masz zakaz wychodzenia po prostu za to, co na nas teraz upuściłaś. Czy mikrofon też mi odłączysz? Nie, założę takie echo, reverb, efekt, jakbyśmy, żeby było cię trochę mniej słychać. Żebyś bardziej myślała nad tym, co mówisz. O kurwa. Ale to jest absolutna królowa zła. Nie wyobrażam sobie powiedzieć czegoś gorszego. Ale czy to zostało powiedziane w takiej jakiejś... O, czekaj, bo Roch coś... No, okej, czekaj, muszę iść za Rochem. Roch mnie zabiera na przygodę. Dobrze. Okej. Okay. Sidequest. Sidequest, tak. Jakby każdy ma swoje sidequesty. Czy to zostało powiedziane... Do pies pokoju. Kasia, do pies pokoju. Nie, błagam. Już nic wam więcej nie opowiem, błagam. Czy to zostało powiedziane w takim, wiesz, czy to było passive-aggressive, czy to była jakaś próba faktycznie takiego... Nie, to wydaje, znaczy nie wiem, bo mnie tam nie było, ale nie jest mój post, jak coś, okej. Ale wydaje mi się, że to była, albo to była próba szczerego komplementu, albo laska jest po prostu najgorszą osobą na świecie. A czy ja w ogóle znajdę ten post. Dobra. Roch, wiesz, się zaprowadził do łódki i mnie gdzieś zabiera. Roch, to jest. Papa, Kasiu. A tak się dajesz? Ty tak sobie za nim idziesz, po prostu, super. Nie wiem, jakby... Ufam temu człowiekowi, o ile to jest Roch. Porwanie. Po prostu poszedłem za nim, nie kwestionowałem nic. Okej. Okay. Spojrzał na mnie. To jest coś jak z BookToka. Płyniecie gdzieś łódką? Dałem się zabrać do second location. Brawo, Bartek.
Dosłownie nie ma mnie przez 3 minuty. Jestem już bardzo daleko, generalnie. O, co? Przepraszam, zakrztusiłem się aż. O kurde! Ej, w sumie... Roch, może Kasia też tu powinna być? Nie, Roch stwierdził, że... Po prostu mnie są... Czekaj, ja się boję. To jest jakieś... Właśnie jestem przy jakiejś chatce w lesie. Mhm. A nie, to jest... To jest... wioska. Okej. Okay. O mój Boże, okay, Kasiu. Zabrał cię do jakiejś wioski. Wrócę do ciebie z prezentami. Okej. Okej. Okay. Wyjechałem. Ale wróć. Wyjechałem na dorobek. Boistry. Wyjechałem na dorobek, ale wrócę do ciebie z prezentami. Stary wraca z Niemiec, tak. No. O! Ziemniaki, chleb, okej. Okay. Ale rajdzik. Roch mnie po prostu zabrał na rajdowanie wioski. That's so Poznaniak of him. I love bardzo, it. Bardzo boy activities. Tak. Ale tęsknię już za domem. Dobra. Pozbierałem już kilka rzeczy. Boys night i po prostu kolonializm. Rok już nazbiera trochę rzeczy. Też tutaj, które były. Tu jest villager. To jest pusta skrzynia. To mogę ukraść. Dobra, i tu jeszcze jest jakiś ten. Dobra, wracam do ciebie zaraz. O, ale mam dla ciebie. O, to ci się spodoba. Mam dla ciebie. Wow, ale wróci z darami. Dary. Wziąłem dla ciebie stojak na zbroję, żebyś mogła zdejmować go, gdy wchodzisz do domu, żebyś nie musiała wyglądać w domu. Jest! O, Jezu, jakie to przemyślane z twojej strony. A dziękuję. Akurat znalazłem. O nie, co ja zrobiłam? Co się stało? Przez jak wrócisz do domu, to zobaczysz. O kurwa, telefon z domu. Bardzo. Uwielbiam waszą wspólną serię z LC. Alkoholik, dziękuję za suba. Cieszę się, że się podoba. Nie uwierzysz mi, że zrobiłam to przez przypadek. Okej. Okay. Chociaż nie, myślę, że ty mi uwierzysz. Będziesz wiedział, że nie zrobiłabym nigdy tego celowo. Naprawiłabym to, ale chcę tylko, żebyś zobaczył. Dobrze, już biegnę. Dziękuję, Roch. Może już wracać do domu. Kasia coś odjebała. Gniotek pękł w salonie. Trochę. Hej, o nie. Można by to tak nazwać. Okej. Okay. Baba Kasis. Yep, that's me. O, wezmę ze sobą to. Czekaj. Muszę odpalić sobie sen o Warszawie, wracając do domu. Albo nie, o! To. Ponieważ wracam. Z nowym mieszkańcem. Come over. Hello. Yeah! Tylko czy ja wrócę sam do domu? Kasiu, wracam z darem. Dobrze, czekam. Z posagiem. Czekam. To jest bardzo... Ej, dar, to... dar. Jeśli masz posag, to już nie jesteś tak beznadziejną żoną, jak wyszło ci w teście. No właśnie, ja się cały czas staram. Potencjalnie. Dokładnie. Jakby to 0% bardzo mnie uderzyło, wiesz? Chciałem zastanowić się nad swoim życiem. Ała. No, aż mi się zrobiło przykro. To jest coś, co ja mogę stwierdzić, nie ty? No, okej. Okay. Ja mogę tak mówić o swoim wyniku, ale ty nie. Read the room. No.
Okej, okay, nie będę w ogóle komentować w takim razie, bo nie wiem, jak mogłabym sprawić, że lepiej się poczujesz na temat 0%. Okej, okay, mi wyszło, że jestem kiepskim mężem, a ja miałam 30% wciąż. Można z tym popracować. Dobra. Nie, jakby to, co ja niosę, to myślę, że to co najmniej 40%, słuchaj. Kurde, też powinnam szybko załatwić jakieś... No, zrób... Nie wiem... Zrób nie coś... Nie wiem, jak się poczujesz z tym, co w domu zostaniesz. Zrób specjalną aktywność męża. Dobra, to idę skosić trawę. W sumie to jest twoje zadanie główne, koszenie naszej trawy. Tak, to jest też najbardziej mąż activity, jakie jestem sobie w stanie wyobrazić. A drugie? może wyłącz mi ten mikrofon? Czekaj. Jeszcze deszcz zaczął padać, zwariuję. O nie. Muszę jedną rzecz zrobić. Do pokoju pokurwionego szczenięcia. Okej. To włączyłeś teraz tę muzykę, czy ona sama poleciała? Kto wie? O, wróciłeś do domu. Tak. O Jezu! O nie! Jest źle, bo mam tutaj ciężką sytuację. Biegnę z pomocą. Uważaj tylko, żeby nie ubić naszej nowej krowy! Mojego posagu! Nie bij jej! Nie bij jej! Nie bij jej! Muszę ją odczepić! Okej, okay, dobra, jest git. Czemu to jest tyle zombie? Zamknij drzwi! Bo na blatu się nam zombie! Ta muzyka do tego! Okej, uff. Zamknij! O! Mamy krowę! Krowa! Hej! Jaka piękna! I mamy też... Czyli widziałeś, co zrobiłam? Widziałem, co zrobiłaś. I zastanawiam się, czy go zdejmujemy, czy nie. No tak, trzeba. Trzeba? Tylko rano. Okej. Okay. Mam dla ciebie tak, też trzeba. To. Oho, co to? Dynia. Dynia? No. Wow, można ją posadzić? Tak, słodkie jagody. Wow. I... Co jest? Gdzie to postawić? Stojaki na zbroję. Przy wejściu. Tu. Aha. Proszę. O, akurat pasuje do naszego wystroju a la sala weselna. Tam totalnie by stała jakaś zbroja w kącie. I możesz zakładać na nią zbroję, kiedy wchodzisz? Pięknie. Ale super. O. A wychodząc zakładać. Przyciszysz muzyczkę? Dobrze, przyciszam. To jest po prostu bardzo ważny utwór. Jest ważny. Dajcie licowi jagody, mówią. O, tak, bo chyba można go jest nakarmić, żeby nam zaufał. Ale czad. Dobra. Dobra. Nice. O! Serduszka się pojawiło. Możesz więcej? Nie, ale mogę dać tobie. Bo generalnie chyba w ten sposób możemy... sprawić... Tak. Chyba tak. I wtedy nie będzie potrzebował... Nie będzie musiał być przypięty. Do stołu. Tak. Więc słuchaj, mamy nową pracownicę. Jej! Okej, okay, dobra. Kim ona jest? Ja myślę, że to jest... Oh, słuchaj. No. To jest Aneta z HR-u. Aneta. The Office Slut. Oczywiście, że jest z HR-u. Oczywiście, Aneta jest z HR-u. Bo nie możesz iść ale... do HR-u. Właśnie.
Aneta jest z HR-u, ale reszta kobiet w firmie nie czuje się do końca bezpiecznie ze swoimi sprawami HR-owymi z Anetą, ponieważ Aneta flirtuje ze wszystkimi facetami w pracy i chodzi ciągle w bardzo krótkich spódnicach i szpilkach. Zarządza ludźmi. Tak, to ona. Zarządza nimi. Bo Aneta po prostu twierdzi, że wegańskie przetwórstwo to bardzo męski biznes, więc trzeba mieć odpowiednie podejście do... O nie! Robiąc biznes. A ona, jako że pracuje w HR-ze, to często musi iść na różne zloty, musi networkingować dużo i ona networkinguje intensywnie. Intensywnie. Zaraz znajdziemy jej miejsce. Aneta ma trochę racji. Jest to jakiś to sposób na odnalezienie się w patriarchalnym świecie korporacyjnym. W sensie, wiesz, jak jesteś między wronami i tak dalej. Jakby ona wykorzystuje twoją kobiecość i seksualność do własnych celów, przejmując kontrolę i przejmując własną kontrolę nad własną narracją na temat swojego życia. Okej. Jaki ma stosunek do Beaty? Aneta i... Beata myśli, że Aneta jest jej najlepszą przyjaciółką. Na odwrót. Że jak? Aneta myśli, że są psiapsiółkami z Beatą. Basią. Beatą. Tak. A Basia? A Basia... Co jest? Wilk! Czy to widzisz? Basia najpierw... Widzę, goni szkielet. Biją się na, naszy, na terenie naszej firmy. Mam nadzieję, że nie zje Basi. Właśnie, biegnę. Idę. Biegnij ratować Basię. Włącz muzykę dramatyczną, szybko. O, she's safe. To była o wiele szybsza akcja, niż się spodziewałem. Ej, on tu został. Nie. Atakujemy. Co jest? Zniknął? Mamy teraz wilka na posesji? A to jest nasz wilk? Może być. Mam wrażenie, że tak to wyglądało te kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Mamy teraz wilka na posesji. Czy to może być nasz wilk? I w ten sposób powstały psy. Ej! Ja go mogę oswoić. O nie, nie żyje. Co? Ty? Nic. Myślałam się tak. Wybierałam muzykę i zabił mnie zombie. O, fuck. O nie, znowu o nie, bieg nam do domu! Już idę. A ja nie mam miecza! Idę. Biegnę, zbierz swoje rzeczy, tam jeszcze masz? Mhm. A ja go ubiję. Boże, ten handheld paper przy... Więc tak, Basia najpierw gardziła wskrycie Anetą, nie okazując jej tego, jakby na co dzień by były strasznie słodkie dla siebie i było buzi na co dzień i tak dalej, ale po jakimś czasie, po kilku latach zaczęła czuć wobec niej pewnego rodzaju opiekuńczość i jakby stała się bardzo protective wobec Anetki. Tak ale wyszło ciągle, po prostu. Jakby, ciągle bardzo ocenia Anetę, ale już raczej z takiego punktu dziecko. W jakim wieku jest Aneta? Aneta, no. Aneta ma 29 lat. Okej. Okay. Ale szybko zrobiła karierę. Musiała się bardzo szybko usamodzielnić, ponieważ jest z jakiejś małej miejscowości pod Koninem, ze wsi pod Koninem. Jeszcze? O Boże. Strasznie, bardzo chciała stamtąd uciec szybko. Roch na czacie. Co roch na czacie? A, mogę numer do Anety? Mam dla ciebie więcej ziemniaczków w ogóle do zasadzenia. Dobrze. I mam pszenicę do zrobienia chlebka. O nie, krowa zjadła pszenicę! No tak, zwykle to robią krowy. A w ogóle czemu ona siedzi u nas w domu, a nie na open space'ie? Ponieważ na open space'ie była właśnie wielka chryja, wiesz? I to było trochę bezpiecznie. Ale już teraz mogę zaprowadzić. W ogóle chciałbym przedstawić ci najnowszego pracownika. Mhm. Tylko muszę wyprowadzić krowę. Okej. Okay. Wiesz, jaki według czatu jest lore pojebanego szczenięcia? Jaki? Jak Kasia pierdoli,
to Barto wysyła zdjęcie tego psa z dymkiem? Jakby to... Ona mówiła. I mean... Ej, ten wilk ma teraz obroże? Tak, właśnie chciałem ci przedstawić naszego najnowszego pracownika. Okej, okay, kto to jest? To jest... Wojtek? Wojtek, pracownik IT. Mhm. Jednoosobowy dział IT. Jednoosobowy dział IT. Mhm. Tak, zarabia najlepiej w tej firmie, bo wynegocjował najlepsze warunki. To jest jego... To jest jego 10. firma w ciągu 5 lat i za każdym razem negocjuje lepsze warunki. Zarabia najwięcej w firmie, ale mieszka w kawalerce. Tak, nie, jakby on jest na grindzie. Totalnym. Ma tylko materac na podłodze. On nie ma potrzeb. Telewizor też na podłodze. Jest na B2B oczywiście. Tak. No, oczywiście, że jest na B2B. I... Jara codziennie zioło. I totalnie urobił Rafała. W taki... Rafał się w nim widzi trochę? Rafał widzi się trochę w tym, że Rafał może być dla niego jakby mentorem? Okej, okay, to jest po prostu Michael i Jim z The Office w takim razie? Wiesz co, każda jakby z naszych postaci do tej pory by to się wpasowała w jakiś sposób, więc... Może... Natomiast Wojtek totalnie tego tak nie widzi w ten sposób. On tam jest po prostu po to, żeby zarabiać duże pieniądze. Wojtek nie jest specjalnie towarzyski. Nie, nie, zdecydowanie nie. Dlatego musi dostać swoją... Oj, Wojtek totalnie siedzi na Reddicie. Czy rozmawia z innymi pracownikami? Z Anetą czasem. Oczywiście, że tak. Oh my god. Często podchodzi i coś naprawić z komputerem. Okej, okay, potrzebuję fanarty Anety, Wojtka i Basi. Basi i Rafała. I Rafała. I Agaty. I byłej żony. A i byłej żony Agaty. Od niej się zaczęła cała ta firma. No tak, tak. Vegata. Ale on gada czasem z Anetą, dlatego że przychodzi coś naprawić w kompie i on wtedy czuje się bardzo dobrze, jak potrafi jej coś naprawić z tym kompem. Tak. Ale tego nie okazuje w ogóle. Nie, oczywiście, że nie, ale mu to starcza. Jakby it goes a long way. Mhm. Aneta udaje, że jest girl's girl, ale tak naprawdę nie jest girl's girl. Ale bardzo się stara, w sensie uwielbia zagadywać do dziewczyn w łazience w klubie i mówić im, że mają super bluzkę i gdzie ją kupiły. Ale tak naprawdę, gdyby tylko jakiś facet w klubie na nią spojrzał, który ma więcej niż 1,85 m, to od razu zostawiłaby wszystkie przyjaciółki, z którymi tam przyszła, nawet jeśli by była ich kierowcą i poleciałaby za tym kolesiem. Czy ona jest to, której się szuka na spotkaniu towarzyskim każdym? Która nagle znika? Nie, nie, to nie jest Aneta. Jeszcze dojdziemy do tej postaci. Dojdziemy jeszcze, dobrze. Aneta ma Agnieszka Dygant vibe. Tak! O Jezu, kogo by... Jacy aktorzy graliby nasze postaci? Okej, okay, więc ja myślę, że Basię mogłaby Kożuchowska zagrać w tym momencie już. Okej, okej. Okay. Może? Widzę to. Zgadzam się na taki układ. W ogóle za mało znam się na polskich aktorach w sumie. Ja też, tak... właśnie to jest taki ten problem. Ale możemy też zagranicznych, jakby wiesz co, nie wiem, czy ci to powiedziałem, ale nasza zabawa jakby to jest wyobraźnia. Tak jak Minecraft, nie ma ograniczeń. Ale w sumie nie sądzisz, że jak podpowiemy aktorów, to fanarty będą mniej kreatywne? Prawda. Wasze fankasty też jakby są tutaj. Liczymy na to. O, budujesz podłogę, widzę. Dobra, tak. Wracam na pole. Momenty. Dosłownie, a nie to, że jestem krakusem. Jak coś. Nie, krowa nie uciekaj. W sensie... Krowa? Aneta. Właśnie, muszę jedną rzecz szybko zrobić. To jest
mały cheat, który wykonam teraz, ale myślę, że jest to... Nie zauważę. Dobrze. Na potrzeby... ponieważ... Jak się nazywa po polsku name tag? W Minecrafcie. Imię... Tak. Czy nie? Mówicie, że nie? Znacznik się nazywa? Jezus. Dobra, ja zrobię porządki u nas na polu. Posadzę w jednym miejscu ziemniaki, w drugim marchewki, a w trzecim zboże. Okej, okej. Okay, okay. Roch mówi, że wychodzi. Dobra. Okej, okay, przepraszam. Że co? Ponieważ chciałem wziąć znaczniki, żeby nazwać nasze zwierzęta. Żebyśmy zapamiętali, jak ma na imię. Ale w sumie ludzie... Nie, macie rację, łatwiej będzie. Znaczy nie łatwiej, bo ciężko jest je znaleźć generalnie podczas normalnej rozgrywki. Dlatego chciałem nam je dać. Ale nie, macie rację, muszę być twardy. No to jakieś deski mi położyłeś na polu. Rok pisze wędka i do roboty. Faktycznie wędką można wyłapać. Dobra. Mogę też tabliczki po prostu postawić i... Au! Padłam do dziury. Pomóc ci? Chyba dam radę. No. Idę w ogóle zakopać tą dziurę ci, bo... Jest to... problematyczne. Proszę? No, ciągle w nią wpadam. Dobra. Piękne te aranżacje karaoke. Jakby te instrumenty... Powiedz, co to jest w ogóle? Co? To co leci? Co to za... no? No. A, okej, okay, okej, okay, już wiem, kundelbury. Excuse me? Co excuse me? U mnie chyba leci coś innego. Naprawdę? No. Tak, myślałem, że co, jaki ona żart sobie robi. Nie, dosłownie leci u mnie kundelbury. Naprawdę? Dosłownie. Cały nie czat wiem, myślał, że robisz jakiś bit humorystyczny. Ja mam takie, okej, okay, gdzie to idzie? Dobra, spoko. Okej, okay, nie. A teraz? Nie, dosłownie. Dwie bajki się włączyły, czy nie? Może reklamę okay, się... Okej, ja miałam złe okno otworzone. Piękne te aranżacje karaoke i kundelbury. Jeszcze, że ty się spytałaś, lecą dwie bajki, a ty, a co to jest? Myślałam sobie, a, no Boże, to właśnie. Straciliśmy ją. No właśnie, to był pierwszy sygnał, że coś jest nie tak. Nie, bo myślałam, że się robisz naprawdę, jakby idziesz teraz w jakiś taki... Jestem bardzo poważnie gotujesz. Oddana, że... PUFK A69. Pufka, dziękuję. Nie. Bartku, prosimy o Adama. Ludzie chcą bardzo Adama i Ewę. No, to wiesz, się może wydarzyć. Może się wydarzyć, ale na razie I'm having fun with the Minecraft. Dobra, to sadzę, tu sadzę dynię. A nie, czekaj. Jak to nie jesteś ty. Liszop, dziękuję. Jak się nazywał Wojtek? Jak się nazywał Wojtek? Jaki mu dać tytuł? Czat, proszę o pomoc. Po angielsku oczywiście. Ważne to było dla niego, żeby było po angielsku. Senior IT? Po prostu. Senior IT, just senior IT. Czeka się zostanie na Adama i Ewę, mam nadzieję. Jak ładnie poprosicie. Basia. Basia była jak naszą... Jak nie zamknie w jakimś kamiennym pokoju z dziwnymi obrazami na ścianach, koniec streama, to może? Basia nie była z HR-u, Basia była... Kim była Basia? Administratorka? Bo to musi być też taki, ten tytuł musi office być też... Manager? Office manager? Ale po angielsku? Ja nie wiem, czy ona by chciała po angielsku tytuł. Administracja ja myślę, po prostu. Ja bym chciał.
Co? Albo administrator po prostu. Ja myślę, że Rafał mógłby siedzieć, okay, wszyscy mieli tytuły po angielsku. Okej, okay, no to może. Sekretarka. Office administrator. O. Niech będzie. Dobrze. I Aneta. Aneta. Senior HR manager. Zaczęła z tytułem seniorskim. Czy dynię da się jakoś sadzić? Możesz ją po prostu położyć i... I ona będzie tak star? Co? I mam wrażenie, że ona się rozrasta jakby na bloki poboczne, okay, jak ją zasadzisz. Chyba tak to działa, ale możesz się dopytać czatu, oni wiedzą lepiej, ja niestety. A, Roch mówi, że nasiona. Aha, tak, bo ją można rozwalić siekierą. Właśnie, też warto się pouczyć tych. Teraz jak już masz tyle warzywek, obczaj sobie, co możesz, jakie możesz z nich robić dania. A, że gotować też mam. Tak. Ponieważ zajmujesz się już naszym polem. Pani z HR 10 zł. Bardzo lubię Adama i Ewę, ale Minecraftik z Kasią, buziaczki. A, dziękuję bardzo pani. Bardzo miło. Rozwaliłaś dynię? Tak, ale dostałam tylko dynię w zamian. Nie mam żadnych nasion dyni. To chyba teraz z tą dynię da się coś z nią zrobić? Nie, to jest dokładnie taka sama dynia. A może weź ją w craftingu, spróbuj coś z nią zrobić i może wtedy się... Dobra. A, nożycami, tak, jak te do wełny. Roch mówi. A. Ciekawe. A nie, w craftingu mówią jednak. Ktoś okłamał z tymi nożycami chyba. Uważaj na zombera. Zombera. Wiem. Zombera na przykład. Nie, wpierdala nam się na teren. Tak. Wpierdala nam się na teren Wegaty. Czekaj, bo my już się ten... Czekaj, bo tam jest... Aneta jest nasza, tak. A Agata to... Dobra. Agata to jest żona Rafała. Gubię się już, widzisz. Ale ta żurowina szybko rośnie. U. Czy co to było? Nie żurawina. Tak, tak, że to jest chyba... Albo leśna jagoda, tak to się nazywało chyba. Tak czy siak małe czerwone kulki do jedzenia. A kim jest lis? Lis jest naszym zwierzęciem. Chociaż, czy chcemy go zaangażować w nasz roleplay? Roch jest kurierem, który regularnie wpada do Wegaty. Jest ten sam, bo ma ten adres przypisany po prostu u siebie, więc się zna ze wszystkimi. O mój Boże, ale oczywiście tak. Pracuje do zewnętrznej firmy kurierskiej. Kocham to. Wyższy strop dam. O mój Boże, ale to będzie piękne miejsce. Co tam robisz? No, siedzibę Wegaty. Siedzibę Wegata. Pilnujesz się przy Rafale? Pilnuję. O wow, faktycznie ładnie. A kolację robi? Smacznego, Roch. Smacznego, Roch. O nie, wchodzą do dziury Boże. Z naszym finiszerem. Nie, to nie, nie jest... O, udało się wyjść, co? Jak to zrobiłaś? Brawo. Ach, nie wiem, ale cieszę się, że to zrobiłam. Idę do domu, bo zaraz umrę. Dobra, biorę tego zombiaka. Rezygnuję. Dobra, porobiamy. Dobra.
teraz pięterko dupne. O mój Boże, ale to będzie piękne miejsce, Kasiu. To jest to. Bierze. Właśnie dla takiej, dla takich polskich firm na polskim kapitale życie jest warte życia. Tak mówi Rafał. Z pewnością. Myślisz, że Rafał lubi swoją pracę? Cóż, z tą... Myślę, że o tym nie myśli, no. Po prostu praca to tak, praca. Tak, i jest. Dokładnie. Nie jest tak, że to lubi, albo się jej nie lubi. Praca po prostu jest. Zostały mu pewne karty rozdane i nimi gra. A zostały mu rozdane w czasach transformacji. Ulubiony motyw, co? No jest. Kocham tą siedzibę, o mój Boże. Te drzwi, co okropne. Upiekłam 20 chlebów. Wow. Zrób nową skrzynię tylko na chleb. Nie! Aneta nam ucieka. Aneta jednak jest totalnie tą, która idzie eksplorować. Jednak. No. Tak, Aneta ma... Aneta nie ma może bordera, ale bardzo potrzebuje terapii. Mm. Ma dużo nierozwiązanych issues, które wychodzą z niej po alkoholu. O tak, po koronce. Tylko... Po koronce wychodzą. Aneta jest powodem, dla którego dali limit korony. Limit na koronę tylko nie ma. Po prostu po jednej z imprez firmowych się pojawił limit. Tak, to była ta impreza firmowa, o której nikt nie rozmawia, ale cała firma ma zakaz wstępu do pewnego lokalu. Oni nie. Ona ma styl przywiązania unikowy, jak piszą na czacie. Mm. W ogóle to... O nie, spadłam do dziury. Pomyśli? Znaczy, do naszej kopalni. Chyba nie, chyba wyjdę, ale... wiem, że jesteś bardzo skupiony na siedzibie Vegata, a mieliśmy też zrobić piękną sypialnię. Tak. O nie! To już tylko. Kups, dziękuję za gift suba dla Voyagera. O! Boże, co za szczęście. Wow. Czy ja sama wyjdę z naszej kopalni, to nie wiem. Teraz ty masz swój side quest. Kolejny. Czekaj, gdzie ty się... A, ty jesteś w naszym domku. Padłam do kopalni, tak. Myślałem, że gdzieś przy polu. Dobra. Ten nasz szyb jest jednak trochę niebezpieczny. Trochę mało zabezpieczony. Fakt. Dobra. Zajmuję się naszym... Idę do łazienki i po kole zero. Zostawiam was. Bawcie się dobrze. Dobrze. On Las Vegas pokrył. Skasowałem kilka bryk. Nie żałuję. Nie żałuję dziś. Dorzucę bruku więcej, czy? Ta co kole leje z kranu. Tak się powodzi w tych domkach. Ile mam tego kamienia? O. Chcę też z kamienia zrobić... Kamień i drewno to jest mój pomysł na tą sypialnię. I w sumie, wiecie co zrobię chyba? Zrobię tą sypialnię tutaj po lewej. Rozbuduję nam ten dom. Tu się przechodzi, tu, idzie się tutaj i... Okej, ta szychta jest bardzo niebezpieczna. Zajmę się nią potem. Wchodzi się tu. Nie... Coś nowego. O, tu zrobimy. Co za nuta?
To jest tak zwany Christopher Krawczyk. Chciałem być. O, i takie... Kurde, nie wiem, czy to mi się kojarzy z bogatym wystrojem, czy nie, ale to będzie trochę... Fundany będzie trochę wpuszczony w ziemię, ale to ma bardziej vibe piwnicy. Kurczę, nie wiem, muszę się zastanowić jeszcze. Ale też może takie... Green living, nie? Wiecie, dom samowystarczalny, działa jak termos. Jeszcze nie jestem pewien, czy to będzie bieda, czy bogactwo. Czy na bogato, czy na biednie. O mój Boże, tak zrobię szklaną sobie. O kurwa. Dobra, robię to. Robię to. O Jezu, to będzie tak się wchodziło i to będzie taki... Ja pierdolę, a to będzie kurwa syf. Kocham to. Dobra. Więcej piachu. Ulubiona piosenka z La La Land, City of Stars i Engagement Party, myślę, że... Znaczy, La La Land było barely musicalem. Myślę, że używało musicalowych tropów i elementów bardzo na swoją korzyść. Natomiast nie jest... Znaczy, nie jest musical. Jest musical oczywiście, po prostu... Nie był to jakiś szeroki soundtrack. Oj, Kasia opuściła grę. Chyba coś się wywaliło po prostu. Jaki kolejny utwór chcecie? Czekaj, Krawczyk. Karaoke po prostu wezmę. Trudno tak. To chcę. O, Remi karaoke. Dobrze. Kocham Remi karaoke.com. Okej, jestem. Siema. Nie jest, że... Ale czekaj, na Discordzie cię nie słyszę. Zaraz. O, to dziwne. Okej, chyba już się słyszę. Siema. Słuchaj? No hej. Dobra. Ja właśnie się zajmuję tworzeniem czegoś pięknego. Oho. Będziesz zachwycona. Głowiłem się nad pomysłem na sypialnię, który byłby, wiesz, nowoczesny, z duchem czasu. Ale też nieznośny. Okej, nowoczesny, z duchem czasu, ale nieznośny. Tak. To jest vibe, który zdecydowałeś się pójść. Tak. Zobaczysz i będziesz wiedziała, o czym mówię. Tak zwany slow hopcore. O, slow hopcore. Nice. Trzeba wyciąć te drzewa. Nie umiem się poruszać po naszych schodach. Potrzebujesz chwili? Dobra. Dobra, o. Czy mogę cię prosić o chlebek? Czy przyniesiesz mi na budowę chlebek? Tak. Kanapki. Do sypialni, tak? Tak. Nie, właśnie, będziemy mieli w nowym w ogóle miejscu sypialni. What? Co? Gdzie mam iść? Aha. Gdzie? Wróć do...
miejsce, gdzie jest, są schody. Okej. Tak, tam zostanie zamurowane, nie martw się. Tak, właśnie miałam mówić, że wejście do naszej sypialni jest trochę dziwne. Okej. Proszę, chlebek. remikaraoke.com Dziękuję. I to jest to, nad czym pracowałeś? Tak. W sensie... Boże, jest koncepcyjna faza też trwa długo. Jakby to jest proces kreatywny. To nie jest od tak od razu. Powinnaś coś o tym wiedzieć. Nic o tym nie wiem. Nic. Dlaczego znowu się mnie ludzie pytają, czy jestem zjarana? Bartek, co jest ze mną, nie tak? Nie, to jest... To jest rzecz, którą pytałem czasem do sobą. Ja taka jestem. Okej. Tak. Oszczędzę ci tego cierpienia i powiem, że po prostu robię to, żeby... żeby cię podirytować. Dobra. Okej. Bardzo dziwny sposób. Ale działa. Dużo bardziej działa ten, kiedy nazywają mnie ciocią. Od razu wam podpowiem, jeśli chcecie być bardziej... wydajni w irytowaniu mnie. Nie wierzę, że im to sprzedałaś. No, przecież dobrze o tym wiedzą. Dobrze o tym wiedzą, to prawda. Czekaj, i to, co teraz stawiasz tutaj dookoła? No. Kasia, to będzie sypialnia ze szklanymi ścianami. Okej, ale one są specjalnie takie krzywe. Tak, bo to będzie taka kopuła. Oh my god, co ty gotujesz? Kto mu pozwolił gotować? Teraz... Teraz wszyscy pytają cię, czy jesteś zjarana. Widzisz, jaki wspaniały mem ugotowaliśmy wspólnie? Ujaraliście. Włącz muzyczkę. Dzięki. Zapytaj Kasi, co sądzi o wisience Bakayoko. Dziękuję, Dawid Bohadów. Brzmi jak stand do żartu. Musicie sami to zrobić. Skoro Kasia to ciocia, Dominik, to był, jakim jesteś ty. Już to ustaliliśmy, że jestem ojcem. Ustaliliśmy, że jesteś beznadziejną żoną. Spierdalaj. Wcale nie, byłem fantastyczną żoną. Jak coś. Badania twierdzą inaczej, ale nie wiem, czy możemy ufać naukowcom, jakimś tam naukowcom. Potrzebuję twojej pomocy. Ktoś, słucham. Trzeba iść wykopać więcej piasku. Na plażę? Tak, bliziutko. Dobra. Masz łopatę, to. Idę. Lecisz. Dzięki. Mam. Napakuję więcej chleba do mordy. I odpalam Jagę. Ale leci dumka na dwa serca. Co? Ty jesteś w innym świecie w ogóle. Naprawdę? Leci dumka? Nie tam, gdzie trzeba, odpaliłam, no. Siema wujek G. To włącz. Tylko u mnie leci. Okej, dobra. Havox, dziękuję. Może to leci w twojej głowie po prostu. Zawsze. Dumka na dwa serca. Ale to inna kwestia. Prawda. Good shit, good shit. Dobra, zrobię. A teraz w naszym Watch Together to już nie wiem, jak odpalić. Musisz tam wkleić link na górze i później cię skipuje do search results i po prostu klikasz to i wtedy się to odpala. Teraz odpaliłem Jagę. Słyszysz to? No dobrze, słyszę. Dobra, to dodaję do playlisty. Git, git. O. Pytanie, co najbardziej lubicie w Minecrafcie? Najbardziej lubię pierdolić głupoty. Wiem. Już znasz mnie trochę. Yeah. O nie, Bartek, co się dzieje? Bartek, co się dzieje? Coś bardzo dziwnego. Please, przyjdź. Kto to jest? Co to? Kurwy. Co do cholery? Co to jest? Okej, są. Kim oni są? Oni nas biją? Tak, próbują, ale nie idzie im zbyt dobrze. No. Jest. Zeus. Kasia, zamykaj księgi, chowaj księgi. Szybko.
Lecę do skrzyni. Wyciągnij tą drugą z sejfu i podmień, proszę. Ale serio, lecę do skrzyni, bo nie wiem, gdzie jest mój miecz. A, chyba po prostu mi się zniszczył. Nie mam miecza już. To jest rajd. Okej. Okay. A, już? Okej. Okay. Tylko dwóch ich było. Ale pewnie wrócą silniejsi. I co, masz piasek? Mam. To daj. Już idę ci dać. Dziękuję. Agata wróciła. Z wrogim przejęciem firmy. O, to byłoby dobre. Nie, Agata nie znosi tej firmy, bo uważa, że przez nią rozpadło się jej małżeństwo. Ona nie chciałaby tej firmy prowadzić. A co robi teraz Agata? Jest helikopter mam. Ale ma jakąś pracę? Nie. Alimenty? Tak. Partner? Być może. Być może. Jak powiedziane tajemniczo. Okej, keep your secrets. A mam latarnię. Nie jest jeszcze na etap, nie jest jeszcze gotowa, żeby Rafał się dowiedział. A właśnie, dobra podpowiedź na czacie. Agata ma, może nie ma pracy, ale ma wielkie plany związane ze swoimi social mediami. Oh, fuck. Chciałaby zostać life coachką. Czy ludzie ją łączą z firmą byłego męża? Jeszcze nie, ale jeśli się o tym dowiedzą, uważa, że to będzie problematyczne, bo jej marka osobista jest bardzo wholesome, a było parę kontrowersji związanych z Agatą. Okej. A powiem, Agata chce organizować, ale nigdy jeszcze do tego nie się to nie udało, ale bardzo chce organizować takie retreats dla kobiet z jogą i z journalingiem i manifestacjami. Oh wow. Go girl. Potrzebuję więcej szkła. Dobra. Tam po więcej piasku już sobie pójdę sam chyba. remikaraoke.com. Mam zasadzić chleb. W ogóle o czym oni gadają, kurczę, bo dopiero wszedłem i jestem bardzo confused. Od czego zacząć? Po prostu każdy nasz odcinek Minecraft to jest nowe lore. Tak. The World Builders. Mamy w tej chwili, słuchajcie, tutaj taki projekt. Tutaj macie siedzibę firmy Vegata, produkującej wegańskie zamienniki mięs. Tutaj mamy Anetę, senior HR manager, Basia, office administrator oraz Wojtek, senior IT. To oni. To zapomniałeś o nieoficjalnym tytule Agaty, czyli The Office Slut. Anety, przepraszam. No, Anety, tak. Nie chciałem jakby na pierwszym spotkaniu od razu tym opowiadać ludziom. No i teraz właśnie opowiadamy o właścicielach firmy, raczej Rafał jest właścicielem firmy. Jego żona Agata, po której zresztą została nazwana firma, Vegata. Rozwiedli się. Zostawiła go. Chyba tak, nie? Tak. To była decyzja Agaty. I właśnie teraz opowiadamy, co robi Agata. Jak wygląda życie po życiu. Wzięła dzieci, tak. Ale Rafał istnieje? Nie. Tylko w naszych sercach. Pierwsze spotkanie z fikcją jest jak? Ale
Słuchaj, bo ta sypialnia jest niedokończona i mamy teraz nocą wielką dziurę w domu, przez którą wejdą nam zombie. Nie wejdą nam zombie, bo to jest bezpieczna strefa, tutaj nie wchodzą zombie. Co ty kombinujesz? O co chodzi z tym szkłem w podłodze? Co to ma być? To jest taki designerski... Nie zrozumiałabyś. To jest... Może tam puścić wodę? Na przykład. Wodę? No, wodę. Do your thing. I'm doing my thing, I'm cooking. Idę po więcej piachu. Creeper. Oh man. Oh no. Oh no. Dobra. Był głupi. Informuję o tym, że Creeper był głupi. Zombie, nie mam za dużo przepisów, wiesz? Tak. Takich na coś z tych warzywek, które sadzę, no bo pozbierałam ich sporo. Nie bardzo mam co z nimi zrobić. Można je piec, na pewno. Korzystałaś już z naszego pieca? Nie. O, możesz zobaczyć teraz. Jest tam w strefie, na ganku. W naszym przejściowym. Zaraz tam pójdę. Posadzę jeszcze trochę żurawinki. Pufka pisze, Bartek ma wielkie pomysły jak James Cameron, nie zrozumiesz go dokładnie, wiesz, ktoś widzi wizję. Chyba jak Zack Snyder. Jesus. To... Czuję się zdradzony. Spokój się. Zobaczysz. Będzie piękne. Będzie piękne. Wszyscy przeproszą. Wszyscy, kurwa, na tym czacie przeproszą za to, co mówią o moim projekcie. Zinki Zugl, Zekibul, Bibel, Mip, Forb, Bogos. Ale czat, rozumieć, co on tam buduje? Winchester, dziękuję. Oczywiście, że rozumieją. Oczywiście, że rozumieją, Kasia. Okej. Rozumieją wizję. Ty już jesteś tak, musisz być taka... Gdzie jest twoje dziecko w sercu, Kasiu? Moje dziecko w sercu? Nie ma. Given to desire of building a sypialnia ze szkła. Słuchaj, nie chcę tłamsić twoich marzeń. Ale... Ale robisz to nie konsekwentnie od pół godziny. No, kontynuuj. Uspokój się. Po prostu nie wiem, czy jest to projekt... Jezu, jak się spawnowałeś nagle obok mnie z niebieskimi ślepiami się wgapiasz. O my god. No. Słuchaj, nie wiem, czy to jest projekt na... Czy to jest przedsięwzięcie, na które jesteśmy gotowi na tym etapie. Jakby rozumiem, jest to duża wizja. Ale czy przeskoczenie z kamiennej piwnicy od razu do wielkiej szklanej kopuły to jest ruch, na który możemy sobie teraz pozwolić? Chcieliśmy mieć po prostu cozy sypialnię, w której zmieściłyby się dwa łóżka. Nie, nie, nie. Zobaczysz, obraz. warto, zobaczysz. To wszystko już będzie gotowe. To było moje marzenie od dzieciństwa. Nie mogę z niego teraz zrezygnować. Sypialnia ze szklanymi ścianami, to była twoje marzenie od dzieciństwa. Zwróci się, dokładnie. Nie chcę mówić, że nie rozumiesz wizji. Akurat sypialnia i szklane ściany to jest to, co w tej twojej wizji jest. Nie, wyobraziłem sobie, że to jest coś, co totalnie Agata by chciała mieć. Musisz jakby pogodzić się z tym, że Agata już tu nie mieszka. Ale może wróci, jak to zobaczy. Agata nie wróci, Bartek. Please move on. Nie. Jeszcze jeden szklany pokój. Nie wolałbyś ścian z materacy? Bardzo adekwatne pytanie. O mój Boże. Może chcesz, żebym już skończył naszą sypialnię? Czekaj. No, trzeba by cokolwiek dokończyć, żeby nam zombie nie właziły do domu. I'm putting in the finishing touches. Spokojnie. Dobra, patrz to.
O kurwa, mać. O nie. Patrz, co? Nie, nie, nie. Poczekaj, po prostu. Daj mi chwilę. Możesz jeszcze wybrać muzykę. Ponieważ to będzie muzyka. Musi być triumfalna, ponieważ kończony jest wieloletni projekt Rafała. Triumfalna, dobrze. Wiesz, Rafał mi daje vibe górnika z życia na kredycie trochę. Trochę tak. Chociaż... Nie wiem, czy on by zbudował własne przedsiębiorstwo mimo wszystko. Okej. Okej, czyli mówisz, że Rafał... On potrafi utrzymać swoje małżeństwo jakby w kupie też. To prawda. To jest duża różnica. O mój Boże, ale to będzie piękne. Nie wiem, czy to jest wersja, którą można puszczać. Jest niby karaoke / instrumental, ale widzę, że gra to orkiestra na żywo. A zobacz pod filmikiem, czy jest oznaczone jako, że należy tam do kogoś, whatever, wiesz. Automatycznie, czy jest oznaczone. Jeśli nie jest, to we save. Nie wiem, gdzie to powinno być oznaczone, ale chyba nie. No jak nie widzisz, to nie jest w takim razie. Dobra, to możesz puścić. Okej. Dawaj. Ja tu już właśnie... Możesz przynieść łóżka z dołu. Dobra. Nie zaglądaj tam. Dramatyczna trochę ta muzyka, ale okej. No miała być taka. Nie, oczywiście. What the hell? Dobra, tego się nie spodziewałam. O tak. To jest podpisane jako... Niech mówią, że to nie jest miłość. Zapraszam. Aha. Okej. No dobrze. Słuchaj, nie chcę więcej tłamsić twoich marzeń. A nie wiem, czy ja mogę przenieść twoje łóżko. Nie? Czekaj. Na nie wiem. Idę zacząć. A, leżało, nie podniosłeś. Pewnie masz pełny ekwipunek. Nie, ale... Dobra. Czemu ja nie mogę swojego postawić? Mogę ci postawić, daj. Czekaj. O, no i... Ja pierdolę. O, okay. Kurwa mać. Jest to miejsce do spania. Ale okropne. Nie mogę się doczekać, jak zombie będą nam patrzeć przez okno. Mówiłaś, że lubisz. Pamiętam, jak mówiłaś, że lubisz, kiedy za oknem przychodzą zombie, bo to jest jak tak blisko z natury. Dlatego zbudowałem dla ciebie sypialnię, która składa się tylko z okien. Yeah. Super. O. Oh yeah. Ej, to w sumie. Czy to opuściłaś grę? A nie, myślałem, że po prostu wyszłaś. Wywaliło mnie, spokojnie. Aha. Nie jest aż tak źle. Aż tak. Jezu, w ogóle już jest północ. Teraz... O, no może czas na Adama i Ewę. Chyba tak. Matko, to kończę tutaj. Świetlik. Oh yeah, dobra. I ustaw spawn sobie, nie zapomnij. Dobra, to co? Adam i Ewa. No. Pożegnajmy się z domem, pożegnajmy się z siedzibą. Z siedzibą Wegaty. Zamykamy na dzisiaj. Tak. I kiedy Aneta weszła do środka? Czy ja to wprowadziłem, czy? Ale już się rozgościła, ona już ogląda nową siedzibę. Ona...
Ona oczywiście musiała być na oglądaniu nowej siedziby, bardzo jej na tym zależało. Bo była imprezka po otwarcie. Zrobimy pięterko. Piękne. Ej, dużo nam się udało zrobić. W ogóle jesteśmy samowystarczalni, też jeśli chodzi o jedzenie już, więc... No. W zasadzie tak. Kratki. Jakby piękna sesja. Dobra. Kratki. Idziemy stąd.